Stop! Wjazd 30 zeta od osoby. Ile? No przecież zawsze tyle kosztuje, to co się dziwisz? Kierowniku, może się jakoś dogadamy? Wypad z baru, bo nie ma towaru, poza tym w obuwiu sportowym wstęp zbroniony. To jeszcze po dychu dodatkowo od uba, żebym oko przypknął i wpuścił. Następny! Kurde, takie laseczki nam przypadły! Aż se wymyśliły do klubu, zamiast normalnie się napić w plenerze jak człowiek. Kurde, 4 dychy razy 3 to prawie 100 za wjazd wychodzi dla nas. Spoko mordo, zaraz coś zorganizuję. Ekolo, zgubiłeś się? Co tu tak stoisz? A oglądam panienki. Kurwa, chyba przez ścianę. A i owszem, jestem jasnowidzem, więc nawet za bardzo się nie muszę wysilać, żeby sobie wyobrazić te wszystkie towary, co są tam w środku. Kurde, czego to ludzie nie wymyślą, żeby tylko po ryju nie dostać? Dobra, wyskakuj z hajsu i jesteśmy kwita. Hipnoza, już nigdy nikogo nie uderzysz. No, w sumie chciałem cię tylko nastraszyć, ale jak tak bardzo się prosisz, to masz. No co jest? O kurwa, co mi zrobiłeś, diable? Tego. No i co? Oddał kasę? Nie miał. To mówię, nie będę go lał tam na darmo, nie? To odpuściłem. Dobra, nie ma tego złego. Zaopatrzymy się ekonomicznie na stacji i spożyjemy ekologicznie w parku. Zanikną nam kiedyś te fiutki nieużywane. I elegancja Francja jest! Siądziemy se na ławeczce, obalimy browary i każdy będzie zadowolony. No, jak się nie ma co się lubi, to się pije co się ma. Księga ulicy mówi jasno, nie ma co wybrzydzać. Która godzina? Po pierwsze to grzeczniej trochę, a po drugie to nie mamy zegarka. Ta? To poratujcie piwem. Czej, Damian, ten koksu jest trochę przytyrany. No właśnie, czekaj, Damian. Jaki przytyrany, gruby po prostu. What? Legia Warszawa i tak dalej. Dobra, Spejson, co ty z policji, żeby ostrzegawczego strzała oddawać? Jebnij go naprawdę. Kiedy nie mogę. Co? Co to za wygłupy, napierdalamy się czy nie? Czej, Damian, spokojnie. Dobra, mordy, propozycja. Zgoda i każdy idzie w swoją stronę. Spejson, co ty bredzisz? Ho, nie. Damian Garda Wąsik nie zna słowa zgoda. Już wolę dostać po ryju. O, no! O ty! Kurde, no... No to są chyba jakieś jaja. Nawet spoko ziomeczki, bo nam jedno piwo zostawili na otarcie łez, nie? A 5 pozostałych zabrali, do tego gębę obili. Nie no, spoko ziomeczki, kurwa. Spejson, możesz mi powiedzieć, co się wydarzyło na tej stacji? Ale że co? No dlaczego nie nakładłeś po ryju tym dwóm lamusom? Oj, tam od razu nie nakładłem, no. Poza tym mówię, nie mogę. Jakąś blokadę mam, czy co? Jak chcę kogoś jebnąć, to mnie od razu łapie taki paraliż w łapie i nie mogę. Takie jakieś zatwardzenie bokserskie. Dobra, idę lunąć. Przepraszam panów najmocniej. Która jest teraz godzina, kurwa wasza mać? O, ale ulga. W sumie to dobrze, że nam te piwerka zabrali, bo by mi się jeszcze bardziej chciało lać, a tak? Psz, 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 psz. O, i gotowe. Wyszczany. Co jest? Jakiś problem? No nareszcie, mordo, nie ma czasu na wyjaśnienia, jebnij mu, telefon mi zabrał. No przecież mówiłem, że nie mogę, blokada. Ujesz. Spejson, weź no se jaj nie rób. Czy ci ryje? Mam. O ty! Kur... Debil nie ściemnia. Nie może oddać. Dobra, zawijamy się stąd, bo z takim wojownikiem w drużynie to szanse mamy jak Polska na mundialu. Mm,
piwerko liturgiczne. Jakie? Chrzciane. A no, za to drogie. No ale przynajmniej wypijemy se spokojnie i tu nam raczej nikt nie wklepie. Co jest, kurwa, Maciej? Albo co? Nic, piwerko sobie pijemy, nie wolno? Jakie ryje bohaterskie. Czyli to prawda. Co za prawda? Spejson się boi oddać. Nie się boi, tylko nie może. No to sprawdzimy. O, ty kurna! No nie mogę. I powtóreczka, żeby ci równo morda spuchła. Nie mogę, macie. Pos. Dobra, spada, bo to żadna przyjemność. Tak jakbym wsiadł do golfa i ścigał się z kioskiem ruchu. Nara, lamusy! Co jest z tobą nie tak? Sterydy przedawkowałeś czy jak? No, przedawkował na bank. Przecież nawet takiego lamusika chudego spod dyskoteki nie umiał skroić. Tamten mu tylko coś powiedział, a ten go zostawił w spokoju. Ty lamusik? A co on ci powiedział? Oj, głupoty jakieś same. No gadaj! No tam, zahipnotyzował mnie trochę. Co? No tak, przecież rzeczywiście. Dobra, mordy, zawijamy się. Ale gdzie? Mam pewien plan. O, laseczki, panienki, ale tam muszą towary chodzić w środku na bank. Właśnie to podpowiada mi mój jasnowidzki zmysł i wszystkie chętne. No ale nie będę płacił takiego siana za wjazd. Jeszcze mnie nie pojebało. Szlaufy, maniurki, labadziary. Ręce do góry. To pistolet. Zgadza się. Ale prawdziwy czy zabawkowy, bo tak na szybko to tego nie można wywróżyć. Tego się nie dowiesz, ale jak nie chcesz ryzykować, to zahipnotyzujesz Spacona jeszcze raz. Tylko tym razem, żeby walił każdego w ryj bez oporów. Tylko tyle? Hipnoza, będziesz walił każdego chętniej niż konia. I co, i że to już? Już. Spejson teraz! Sorry, mordo, ale jest tylko jeden sposób, żeby sprawdzić, czy zadziałało. Hypo! Moje! Hurra! Walu, żyjesz? Udało się. A teraz najlepsze. Zemsta na frajerach. Jestem fighter. To taki odpierdolu maser. Uliczny fajter. Nie powrócę ze strachu matek. Jestem fajter. To taki odpierdolu maser. Uliczny fajter. Nie powrócę ze strachu matek. Dobra, mordy, spadamy. To żadna przyjemność. To tak jakby Rocco miał się jarać pettingiem. Cieślak nie odbiera. Walu też nie. Kurde, pytałem wszystkich, nikt nie wie, gdzie może być cieślak. Nawet Solaris, a też go szuka, bo zalega jej z alimentami za 4 miesiące. I co, robimy coś, działamy? Trochę głupio, że tak siedzimy na piwerku. Przecież musimy odbić Wala z rąk tego świra. Głupio, głupio, wiem, że musimy, ale najpierw któryś z nich musi się odezwać, żebyśmy się dowiedzieli, gdzie są. Czyli musimy siedzieć i czekać. No ale chyba wszystko jedno, czy siedzimy na ławce pod blokiem, czy w speluno. Przyjemne z pożytecznym. Przyjemne, bo siedzimy w knajpie, a pożyteczne, bo... Bo pijemy piwo? Zgadza się, zdrówko! Co się stało? Gdzie my jesteśmy? Nieważne, kiedy relacji. Masz na zgodę i pij! Ła, nie. Nie ze mną te numery. Myślisz, że jestem taki głupi?
Pewnie w środku jest woda. Pij, bo wryj. Wódka. Co ty kombinujesz? Pij, bo wryj. A wiesz, Wojtas, co jest zajebiste? No. Na pewno nie to piwo. Kurna, jeszcze gorsze niż wczoraj. No, może faktycznie trochę kontrowersyjne w smaku, ale przez to, że sfermentowało, lepiej w turban daje. No i cena. No ale smak... Kurwa, francuski piesek, wyobraź sobie, że jesteś furą z założoną instalacją LPG i popylasz teraz na gazie. O, to w ten sposób. No dobra, rura spod świateł! Kurde, cieślak, każdy mówi, że kutas z ciebie, a on teraz widzę, że kutas, ale spoko. No to masz tu jeszcze prezent i jedziemy na rynek. Co to jest? O kurna, dzięki mordo! Ej, patrzcie na to! O kurde, można, jak to zrobiłeś? A, sznurek albo linkę masz gdzieś schowaną, tak? Kurna pyra, ale ty jesteś głupi, że się na takie sztuczki z przedszkola nabierasz. Z przedszkola? To uważajcie teraz. O kurde, no nie wierzę. I co? Urwałbyś się tak kciuka? Mówiłem, że jest kozak? A to ci nie boli? Boli, ale mam zajebisty próg bólu, że normalnie to ty już byś zemdlał, a mi nawet krew nie leci. Nie, no nie wierzę. Spoko, malutki, postawisz flaskę, to ci nauczę kilka trików, ale ostrzegam... Kretynie, jeden z drugim, ogarnijcie się, jakiś koleś z strzelikiem Legii w biały dzień po rynku poznańskim, świętym mieście kolejorza spaceruje, a my stoimy jak kurwa w deszcz. Legia Warszawa to najlepszy klub, cel, cel! CWK! CWKS! Legia! Ole! Super KKS! Ole! Super KKS! A kto Legii nie szanuje, ten kółkiem na ręku nie pracuje! O boja! Dawaj go! Dawaj! Dawaj! Zabierzcie mu szalik! A nie! Prędzej stracę życie niż szalik klubowy! Najpierw stracisz zęby! Dobra, dobra, bo zaraz ktoś zadzwoni po psy. Bierzemy go do Lasku Marcelińskiego. No to przenosimy się na drugą część przedstawienia do Lasku, rozwaczy. O, do wszystkiego można się przyzwyczaić. Nawet już nie takie złe. Jest, ujawnił się. Cieślak wrzucił filmik. Co? Z rynku z Poznania? Skąd wiesz, że akurat z Poznania? Bo udostępnił też lokalizację, czej, odpal. O kurde, patrz! Walu też się znalazł. O kurde, Wojtas, co my tu jeszcze robimy? Do Poznania! O nie, bo aż takim pijaku nie będę kierował. Spoko, Reju, znam dobrego kierowcę! No dobra, tu nam nikt nie będzie przeszkadzał. Gotowi na drugą rundę? Dobra, malutki, co się pytasz? Rozwiedzi, to był najlepszy pomysł w moim życiu. Czy można? Słyszeliście? A ty tu czego? Tailuję spoko, ole KKS, nie? Nagrywam, żeby pamiątka była. A, no to dobra. Gotowy? Kurde, takie sfaniaki, bo trzech na jednego. Patrzcie, jaki wyszczekany kejter. Jak mu sprzedam kopa w kalafę z całej epy, to się nauczy. A bo dobra. Dajmy mu szansę, żeby później nie mówił, że Lech Poznań gra nieuczciwie. Niech mu będzie. Jeden na jeden. Wybierz przeciwnika. Nie, no wiadomo, że ciebie wybierz. Gruby. Ten, nie jestem gruby, tylko przypakowany. Oj, mnie wkurzył, jednym ciosem będzie. Nawet nie muszę pyry w łapie trzymać, bo taki ćwierć strzałowiec. Co jest? Siła to nie wszystko. Szybkość też się liczy. Łoty! Rozwacz, i transmisja na żywo. We'll be right back.
ujebany! No niego! Idź, Kazi! Lasek marsjański, jesteśmy na miejscu. Za późno, teraz to co najwyżej możemy pomóc Walowi zbierać zęby. No, bo kto to słyszał, żeby wlec się całą drogę 190? Autostrada jest od zapierdzielania. Czejcie? No nie wierzę. O kurde, Walu, jak sam pokonałeś 3 kiboli kolejorza, nie wspominając o ciślaku? Tej po kolei najważniejsze pytanie. Czy promocja w Speluno jeszcze trwa? No, nawet ceny jeszcze obniżyli, bo coraz gorzej schodziło. Jakoś ludziom nie przypadł ten smak do gustu. Do Speluno! Wszystko opowiem po drodze! O kurwa, lewacy. To był najgorszy pomysł w moim życiu. No i mówię pani Puchacka, jak ten wywar wykipił, to cała kuchnia do malowania teraz. No i nie masz pani jakiegoś znajomego, co by pomalować umiał? No niby mój mąż się remontami zajmuje, ale nie bardzo polecam. Co? Drogo? Nawet nie drogo, no... Pije? No to też, ale... No to bardzo dobrze, znaczy prawdziwy fachowiec, bo jak nie pije, to podejrzany. No ale jeszcze... Co jeszcze? Co jeszcze? No pani Puchacka, zaraz się pogniewamy. No dobrze, powiem mężu, żeby przezwonił. Późno już, do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Musisz tak mordę piłować pod oknami? Wiadomości nie można w spokoju obejrzeć. No i musiałem wklepać sąsiadowi, co mi będzie na matkę mordę dar. A potem poleciałem odzyskać torebkę i nakładłem po ryjach 3 kolesiom przypadkowym, co spotkałem w pobliżu pod blokiem. No ale się okazało, że to żaden z nich. To się wkurzyłem jeszcze bardziej, bo nie dość, że lamusowi uszło na sucho, to jeszcze matka miała wypłatę w torebce. A ja z tej wypłaty chciałem trochę podebrać dla siebie. Czyli wyszło, że tak jakby mnie okradł. Ty kurde, jakaś plaga chyba jest, bo mojej ciotce parę dni temu też jakiś lamus w kapturze torebkę wyrwał. No właśnie, plaga! Mojej siostrze też wyrwał tydzień temu. Co prawda nie torebkę, tylko zęba i nie jakiś lamus w kapturze, tylko dentysta, ale tyle se policzył, że sąsiadka też powiedziała, że złodziej. Debil. Nie taki znowu debil. Nowym Merolem jeździ. Na rejonie grasuje torebkowy złodziej. Musimy zrobić z nim porządek. No, tylko jak? Mam pewien plan. Puszczaj, babo! Nawet jakbym chciała, nie mogę. Trytytka! Znak polskiego mechanika. Nie mylić z ASO. Zgadza się. Mordy? Teraz. Udusisz mnie! To co? Wpierdol! Cześć, Mason! Mam lepszy pomysł. Chłopaki, no dajcie spokój. No przecież wam oddałem wszystko, co było w tych torebkach. No co wy kombinujecie? Nie możecie po prostu strzelić w pysk 2 razy, żeby mi się kradzieży odechciało. To by było zbyt proste. Gatawe. Dajesz, Spacer. Legia Warszawa,
to najlepszy klub i śmietnikiem w golfa przód. Właśnie, co za głupek? Kurwa, co za baran trąbi w nocy pod oknami? Cej? Podobny do mojego raz, dwa, trzy. Ło, ty kurna, no cię zabiję. No i ja to wam powiem, że ja to chyba wolę wódkę niż piwo, bo to nie trzeba się męczyć tyle, żeby ten sam wymarzony efekt osiągnąć, no i ile szybciej. No właśnie, nie wiem, czy to lepiej, że szybciej, bo zaraz to wypijemy i będziemy o suchym pysku siedzieć. Ty faktycha. No to po co wzięliśmy wódkę zamiast browarów? Po pierwsze była promocja, po drugie liczyliśmy kilka razy i wyszło, że flakon się bardziej opłaci niż rozwodnione piwa z kija, a po trzecie i tak zapłaciłem fałszywą pięćdziesiątką. Po pierwsze to zdrowie, a po drugie to na drugą nóżkę. A po trzecie? A po trzecie to jeszcze raz na pierwszą. A teraz patrzcie tam. Ty, ale lachun! Mówiłem? No nie wiem, po wodzie się każda ładna robi. Ale ja ją obserwuję od początku i wtedy też była spoko. Dobra, podbijam. Wojtas, odpuść, teraz masz randkę z tą panienką. No super, tylko że ta panienka laski mi raczej nie zrobi. Księga ulicy mówi jasno. Kto dziewczynę stawia nad picie, ten pantoflarzem będzie całe życie. Nara! No nie wierzę, nie dość, że się przysiadł, to jeszcze rozmawiają. Spokojnie, zaraz dostanie po ryju i tu wróci. Zdrowie! Jeszcze chwila, zaraz go zdzieli. Zdrówko! Ty, nie chcę nic mówić, ale Wojtasowi się udało. No to lepiej nic nie mów, zdrówko. Wojtas, kurwa twoja w tej nazad! Zostaw świnie, ratuj życie! Uhu! Barman, jeszcze jedną flaszkę dawaj! To jest, a mów ryja! I przepraszam koledzy, ale dzisiaj wolę nie przesadzać z alkoholem. Chodź, Monika. Walu, kurwa, co to się stanęło tu? Nie odbiera, nie odpisuje. Na Messengerzu mnie zablokował, jak mu nabluzgałem, że dupa ważniejsza niż kumple. Kurna, już po Wojtasie. Luz, Walu, cierpliwości. Porucha i mu się znudzi. Obstawiam, że tak do pierwszego okresu. Wtedy wróci z podkulonym ogonem, a my strzelimy focha udawanego, że teraz to Wojtas spierdala i pocałuj się w dupę. No to Wojtas, żeby się wkupić, będzie musiał stawiać. No i tak będzie stawiał, a my będziemy cały czas obrażeni. To on będzie dalej stawiał, a my twardo, zdrówko i spierdalaj. No to Wojtas biedny znowu, flaszeczka na stół i tak w kółko. Kto wie, może nawet i przez kilka lat na rachunek Wojtasa tankowanie będzie trwało. Cio, mordo? No ale ty... Morda, ryju, na chwilę. Patrz, jaki pedał. Za rączkę z dziewczyną idzie. No, mówię, do pierwszego okresu. Siema, Wojtas! O kurwa, widziałeś? Ślepy nie jestem, przeszli 2 metry od nas. Pierścionek! Co? Na palcu miała, nie gadaj, że się jej oświadczył.
ale lachon! Myślisz, że zmarnujesz mi życie? To patrz na to! Wojtasz, nie! To jest na trzech! Jeszcze mi podziękujecie. Check engine. Po co oni montują tą gównianą lampkę? Chyba tylko, żeby mechanikom dać zarobić. Przecież ten seks to się zapala z byle powodu, kurde, nawet na progu zwalniającym. Dobra, przecież nie będę szukał przyczyny. Naprawię silnik raz na zawsze. Kawałek czarnej izolacji. A teraz w miejscu kontrolki podklejamy deskę rozdzielczą od środka. I gotowe. Check engine zhakowany. Waldemar Walasik przechytrzył Volkswagena. Tak, pracuje, a o co chodzi? A bo mam tu dla niego do wręczenia decyzji o wszczęciu egzekucji windykacyjnej. No to się doigrał. Jest na warsztacie. Młody windykator terenowy do ciebie. A cholera. Ciszej, musisz się pan tak wycierać. No i dał dyla. Ostrzegłeś go pan tym darciem specjalnie. Ja? A skąd? W kiblu się schowa. Tym razem punkt dla ciebie, ale strzeż się, bo zabawa dopiero się zaczyna. Nie widać na zdjęciu? No to mówię, nie taki za wysoki, no powiedzmy średniego wzrostu. No ale wiadomo, za wysoki to też niedobrze, bo to trzeba się schylać, żeby buty zawiązać, czy coś tam. No nie, no ale od kolegi mogę pożyczyć. Co? Nie, no mam, BMW, prawie nowka. No bo się przejęzyczyłem, to ja jemu pożyczam. To co, ustawimy się jakoś? No nie wiem, dzisiaj? Jak to za późno? To może jutro. Młody, rusz dupę i otwórz! Cześć, odzwonię. Kurde, po co mam iść, jak to wiadomo, że nie do mnie. Do mnie to by ktoś napisał albo zadzwonił na komórę. Ostatecznie domofonem, a jak dzwoni do drzwi, to wiadomo, że sąsiad jakiś do was. O kurwa. No dzień dobry. Słuchajcie, słuchajcie, jakby mnie tak szukał, to wyjechałem za granicę na Białoruś! I hopla po drzewie jak małpa! Tak, ty długi, panu kurna 1,50 m w kapeluszu. Debil, no ale komu ty tą kasę wisisz? A wszystkim dawali hajs za darmo w Janusach, jakichś innych pelikanach. To brałem pożyczki, gdzie się tylko dało. Co ty myślisz, że za darmo ci tą furę remontowałem za każdym razem? I żeby mi furę zreperować, brałeś pożyczki? No, zresztą jaka ona twoja, jak wozisz nas wszędzie i pożyczasz jak lokum na randkę potrzebę. No, w ogóle to myślałem, że nie trzeba będzie oddawać. We wnioskach coś tam zawsze przekręciłem, numer telefonu czy błąd w nazwisku zrobiłem. Mówię, się nie połapią. No, ale się połapali i teraz mnie ta menda windykacyjna ściga. W robocie, w domu, nawet na przystanku mnie molestował. Niedługo się nie wysram, bo mi z kibla wyskoczy. Mam! No. Mało jedz, to rzadziej będziesz srał. Spacen ma rację. Mówiłem, dziękuję, nie ma za co. Co? Muszę spiąć dupę i pospłacać te pożyczki. Dobra, Ryu, jakoś się zrzucimy. W końcu bawarą razem jeździmy. Profesor Spacen Puchacki. Zajebiście. A jak mu nie dadzą? To nie wiem, trzeba chyba będzie BMS sprzedać. Co mają nie dać? Widziałeś jak się ubrał? I autobusem jeździć, ale obciach to chyba już lepiej z buta. Wiem, ukradniemy Golfa Cieślakowi, wtedy Cieślak nas zabije, a w niebie to już chyba nie będziemy musieli się przejmować pożyczkami. Wojtas, luzik, dadzą. Nie wywołuj paniki. Nie pierdol. O, idzie. I co dali? Gówno dali, sprawdzili raport BIK i powiedzieli, że prędzej mi dadzą dupy niż kolejną pożyczkę. Zawsze coś. Dobra, nie to nie, nie ma wyjścia. Załatwimy kasę innym sposobem.
Spejson pamięta wszystko? Tak. Ogłuszam automat, łapię ochroniarza, lecę z nim do BM-ki, ładuję go do bagażnika, wsiadam do samochodu i ten... No dalej już nie zapamiętywałem, bo później to Wojtas i ty macie coś tam robić. Debil. No co? Po prostu idź i daj w ryj temu przy drzwiach. No to trzeba było tak od razu. Jakiś problem? Kolego, grzeczniej trochę. Zgubiłeś się? Jeżeli szukasz zaczepki, to ostrzegam. Mam czarny pas w krawmadze. Tak? A ja mam zielono-biało-czerwony szal w usta w kodzicu. I co, łyso? O Jezu! Nie żartował z tym krawmagą. Skuteczna pomoc w obdłużaniu... Oddłużaniu... Bility.pl. Co? Pokaż to! Binga! Dobra, Walu, chodźmy już na ten browar. Co ty w ogóle robisz? Nic, wysłałem do Bility informację o zatrudnieniu w warsztacie, Big i 3 wpływy. Mają rozpatrzyć i dać znać. Jak się uda, to będzie koniec problemów finansowych. Czekam na maila, aż mi odpisał. No to na telefonie se będziesz czekał na piwie. No nie bardzo, bo mi telefon zablokowali, bo tam rachunku nie opłaciłem raz czy pięć. Co? Jest! Zapraszają na rozmowę. No dobrze, panie Waldemarze, przeprowadziliśmy szczegółową analizę finansową i decyzja jest pozytywna. O długi może już się pan nie martwić, zajęliśmy się nimi. Wyczyściliśmy raport BIG ze wszystkich negatywnych wpisów, które uniemożliwiały kredytowanie i co najważniejsze, zamieniliśmy raty balonowe w ratę rozłożoną na dłuższy okres, dopasowaną do pańskich możliwości finansowych. Ogólnie rzecz ujmując, windykator może teraz pana cmoknąć w pompkę. Dzięki, mordo. Naprawdę. Dziękuję, wariu. Kurwa! Trzy chwilówki niespłacane. Windykator jest nad ranem. Jest mi go z Bility, spłacimy i się razem nabalimy. La 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 la. Mam cię, ptaszko! Stać, zatrzymać się! Cholera, tego nie przewidziałem. Nie ma szans z egzekutorem! O nie, faktycznie! Zaraz mnie złapie! Kurde, biegnę jak najwolniej się da, ten i tak zostaje. No nic, trochcikiem. Za trzy! O Jezu, stać! No co jest? No dobra. O nie, ale się zmęczyłem! Nie mogę dalej biec! No dalej, jeszcze kilka kroków. Dobra, teraz albo nigdy. Nie mam cię! Doigrałeś się! Oto nakaz sądowy zajęcia pensji. 10 miesięcy pracujesz za darmo, koleżko. Jesteś pewien? I ciach! Co to jest? Potwierdzenie o niezadłużeniu, ziomeczku. Moje długi to już przeszłość. Co? Kurwa mać, człowieku, to po cholera uciekałeś. To moja zemsta. Jest 9 rano. Spociłeś się? Teraz cały dzień będziesz śmierdział, grubasie. Geniusz zła. Prędzej zapuszczę włosy, niż pokażę wam opłacony ocek. Wojtas, przecież ty nie masz opłaconego ocek. No właśnie. O kurde, zaraz się rozwalimy! Zajebiście! Zatrzymaj się! Nawet jak im uciekniesz, to zrobią ci wjazd na chatę! Znajdą cię po rejestracji! Spokojnie, nieczytelna! Ostatnio wpadłem na zajebisty pomysł i jak myję furę, to omijam tablicę! Patrzcie teraz! Fuck you i vice versa!
Dobre to było, ale nie do końca, bo zaraz nas dogonią. Kurda, faktycznie. Myśl, Wojtas, myśl. Przejazd kolejowy! To nasza szansa! Wojtas, zaczekaj! Nie słyszałeś o klątwie drużnika przejazdowego? Palu, co ty bredzisz? Kto wjedzie za opadający szlaban? Temu zawsze, ale to zawsze gaśnie silnik i rozwala go nadjeżdżający pociąg! Tak, akurat! Co ten kretyn wyprawia? O kurwa, no właśnie, patrz tam! Już po nas. Legia Warszawa to najlepszy klub! Fart! Nie wierzę, że ten debil wpadł na to i to w tak krótkim czasie. Kurde, nie udało się, bo chciałem urwać tą wajchę i rzucić na tory, żeby się wykoleił, no ale na szczęście nas ominął. Czyli miałem rację. To było ekstra klasa. Tak właśnie musiało być. No, dobra mordy, trzeba to uścić. Wojtas, podobno jesteś przy kasie. A jak? No ale z tego tysiaka, co mi stara dała na ubezpieczenie fury, to 997 zeta będę musiał wydać na to OC, bo strach jeździć bez. Ryzykować życie, żeby uciec pałom? To jeszcze rozumiem. Ale jak mam do tego furę rozbić... To już za wiele. No, to poszalejemy za te 3 zeta? Może na jakiegoś dopalacza starczy? Tam stoi dealer. A tego to nie znam. No, jakiś podejrzany. Chociaż jak cieślak się u niego zaopatruje, to chyba sprawdzony. No może. Kurde, spory ruch ma w interesie. Musi mieć niezły towar. O, bo tani. No i koniec interesu, już go mają. Wiedział, że nie ma szans, nawet nie uciekał. No bo za bardzo na widoku stał. Ja jakbym dealował, to bym był bardziej ostrożny. Obcym bym nie sprzedawał. Tylko samemu wszystko jarał, wciągał czy tam żar. Ty kurde, co się dzieje? Nie zawinęli go. To konfident pewnie na współpracę poszedł. A, bo dał w łapę. No właśnie, może dał w łapę. Dupę nie w łapę, ja mówię, że konfident. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Coś ty za jeden? Ja? Czarodziej. Co? Jebnąć mu? Czekaj chwil. Ja bym mu jebnął. Ile płacisz za ubezpieczenie tego burakowozu? No, no, tylko nie burakowozu, wieśniaku jeden. 997 zeta i nie płacę na razie, bo za drogo, a co? A bo mam parę pytań. Który rocznik? Najlepszy, 99. Później to już się skończyła prawdziwa motoryzacja. Tak, tak. Przebieg? A, to zależy, oficjalny czy prawdziwy. Kurna, skąd on wie, że Wojtas buraki w bagażniku wiezie? Bo mu stara kazała kupić. Nie wiem. Wiem. No. Jebnę mu. Czekaj. I teraz uważaj. Czary mary, subi dubi, hajs oszczędzasz poprzez mubi. I oblicz. Proszę bardzo. Twoje OC za 380 zeta, czyli w kieszeni zostaje ponad 600 na melanż. Cudotwórca! Jak to zrobiłeś? Mówiłem. Magia. Jebaniutki czarodziej. Prawdziwy widzieliście? Nie no, tak na serio, to miałem taką samą sytuację jak ty. Czekało mnie prawie 1,5 tysiąca wydatku na ubezpieczenie. No, nie mogłem przeboleć. Znajomy podesłał mi linka, żebym sobie sprawdził, czy nie przepłacam. Sprawdziłem i okazało się, że przepłacam 800. To złodzieje. No, kupiłem taniej, wypłacili mi dodatkowo bonus 150 zeta i dostałem opcję polecenia tego dalej. Teraz ty oszczędzisz 600 zeta, po zakupie dostaniesz od nich 150 przelewem na konto, taka nagroda bonus, a ja zgarniem 5 dych, że wziąłeś ode mnie. Najlepsze jest to, że jak kupisz, to też dostaniesz tą opcję zgarnięcia 5 dych za polecenie. Ha, to dlatego pały ci nie zawinęły. Jebnąć? Mordy, patrzcie, przecież każdy samochód na tamtym parkingu to 50 zeta, które możemy zgarnąć. Bogactwo! Ale pamiętajcie, od wiatraka do warzywniaka teren jest mój. Jedźcie dalej. Spokojnie, dzięki.
Spejson, kretynie, po co? To dobry ziomek jest. Sorry, nie wytrzymałem. HUDP, ale oce trzeba mieć, dlatego nie bądź frajerem, kolego. Super gablota, czy kawał surota, mykoce przez Mubi. I po kłopotach, jak nie jesteś głupi, to wybierzesz Mubi. Mubi tanie ubezpieczyć lubi. Sąsiad jak zobaczy, zestra się z rozpaczy. Nie dość, że przepłacił, to 150 stracił, bo ubezpieczył gdzie indziej, frajer. Zwycięstwo! Patrzcie, ryje. 2600 na koncie i opłacone OC w Bawarce. W życiu nie miałem tyle siana. I w życiu nie miałeś opłaconego OC? Nie no, raz miałem. Chyba. No to co? Jedziemy to uczcić do Speluno? Jedziemy. Ale najpierw... Oj, ta skretynie, po co ich wyprzedzałeś i jeszcze na nich trąbiłeś? No właśnie, Ryu, po co? Spokojnie, mordeczki, patrzcie teraz! Co to? A, dobrze, OC jest, czyli mandat za brak ubezpieczenia sobie darujemy. Mówiłem, jestem nietykalny! Ale 10 punktów wpada, a prawko na 3 miesiące wypada za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 70 na godzinę. Aha, mandat według nowego taryfikatora, czyli to będzie 2500. Wojta, skretynie, straciłeś prawko i 2,5 klocka. Czego mordę cieszysz? Bo koniec końców jestem 100 do przodu i mam zajebisty fryz. Warto było. No i ten złamak cieślak już się w ogóle mną nie interesuje. Co ty powiesz? No mówię właśnie, ani do kina nie zabierze, ani na randkę, ani się przyknąć nie chce, czy tam loda. Dobrze, że przynajmniej alimenty płaci raz na kilka miesięcy. Nie no, jak płaci, to płaci. Kurwa łysa, no ale ja też mam czasami chcice. Też mam swoje potrzeby, nie? Nawet te kondony Walu, Wojtas i Spejson, żaden nie chce nawet po pijaku. Jak ja tak bez faceta? Czyli, że co? Czyli, że uderzamy na parkiet! Zawali na ostatnim piętrze, czwarty dzień, melanż panu, stara sieć w sanatorium, no to dziki korzysta. Dzisiaj melanż to dziki, to jedzie pasem jak dziwnego, sia la 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 la, sia la 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 la. Teraz wszyscy łapiem górę i ręce lecimy górem, sia la 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 la. Spadaj, Bazylu! No cześć! No właśnie, zjeżdżaj, lamusie, mnie trzeba zdobyć! Łysa, ty te padzido! Chodź, spróbujemy przy barze! Zaczekaj, zaczekaj, już go prawie miałam! Tak mi się dobrze tańczyło, tylko dwa razy się wyklepiłam! No, cześć! Cześć! Siema! Co taki przystojniak robi tutaj sam? Dobrze zauważyłaś! Sam! Na rad, Mustakrow! Chyba twoja stara! Poza tym, przed okresem jestem, a wtedy każda laska ciut wody nabiera! Dobra, łysa, chodź, spadamy! Łysa! Zdrana jak śmietana, a na kaca jeszcze lepszy. Kurna łysa, jak ty to robisz, że tyle żresz, a nie tyjesz? No, nieźle. Bez sensu. Musi być coś prostszego. No to może tabletki. Jakie tabletki? Na odchudzanie, z internetu można zamówić. Co? I dopiero teraz mi mówisz? Czekaj, gdzie lecisz? Do internetu! Zamówić tapsy! www.tapsy.hwdp. Dieta cud, codziennie po 2 tabletki rano i wieczorem. Błyskawiczny efekt.
Słyszysz? Błyskawiczny! No. Uwaga! Nie łączyć z alkoholem! Mogą wystąpić skutki uboczne, zburzenia, bla 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 i tak dalej. Po zakończonej kuracji może wystąpić efekt JoJo. Dobra, dobra, gorzej nie będzie! O kurwa, w gardle mi stanęły! Daj popić! No gdzie ty jeszcze? Długo jeszcze? Już? Już to było pół godziny temu, kurna! Jak wyszłaś? Którą klatką? Bo z swojej to tylko jakaś kipiara wylazła. I to nawet całkiem niezła. Ty, lambadziara, zgubiłaś się? No co ty, łysa? Przecież to ja, Solaris. Ty, pilna się za ciebie podaje. Zaraz jej jebnę. Ale ludzie? Łysa to ja! Jak mi jebniesz, to oddam! O kurwa, Solaris, kurwa, słabo! No to ja redukcja na dwóje i gaz do dechy. Bokiem w zakręt. Gonię typa. Kolo się chyba wystraszył, bo widzę, że przyspiesza. Ale mówię, chyba nie wiesz, z kim zadarłeś. Już mu siedzę na zderzaku. No i to był mój błąd, bo gościu przyhamował lekko i mu się w dupę władowałem. No to potem to ja spierdalałem, bo ubezpieczenie to mniej więcej opłacam tak samo jak abonament telewizyjny. Mordy, 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 nie uwierzycie, jak wam powiem. Kurna! No gadaj wreszcie. Nie, po co? I tak nie uwierzycie, nara! No zaczekaj, kretynie, i gadaj, co się stało! No dobra, no to Solaris schudła i wylaszczyła się tak, że w spelunu ustawiła się do niej kolejka, a ta tylko siedzi i wybiera w facetach! Dobre, ty Spacer, ostrzegaj, jak taki no, kanał opowiadasz, bo prawie się szlugiem zadławiłem. No i co? Mówiłem, że nie uwierzycie? Ta, Solaris super laska, a łysa poszła do zakonu. Dzisiaj Wojtas, nawet jak Spacerowi coś się popieprzyło i pomylił laseczkę z Solaris, to w spelu no jest jakaś super duperka. Za mną do boju! Następny! No siema, Sebastian jestem. No nie wiem, za małe bicki z ryja też nie za bardzo. Spadaj na szczaw! Następny! Spokojnie, nie pchać się, każdy dostanie szansę! I co? Mówiłem? O kurna! To naprawdę ona? Ty, Solaris! Ale lachon! Uderzamy? A jak? Następny! Cześć, piękna. O kurwa, następny! Szybko idzie, parę minut i będzie nasza kolej. Nie wiem, czy jest się z czego cieszyć. Strasznie wybredna się zrobiła. To chyba dobrze. Jak dobrze, jak spławia każdego, to i nam powie, żebyśmy spadali. Ja mówię, że da dupy po znajomości. Cześć, kurwa, raci. Co to ma być za kolejka do mojej laski? Solaris? Siema, Jowitka, ale ładnie wyglądasz, kurwa, raci. Gdzie bez kolejki, cwaniaku? Ustaw się jak wszyscy i czekasz. Właśnie, kurwa, do kolejki. Spadać leście, bo wryja. To moja laska. Chyba śnisz. Wypadł na koniec kolejki. Jeszcze się policzymy, kurwa, raci. Nie pchać się, nie wszyscy naraz. Każdy dostanie szansę. Królano, bądź, ja będę twym jabłkiem. Krupo idzie do pracy, wtedy cię chrzmotnę. La, 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 la. Li, 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 li. Szubi dobi łobo do. Następny! Siema, Solaris. Za niski, za brzydki, za głupi. Nie, nie, nie. Spadać. Następny! Następny! Co jest? Chyba już siszy. Czyli za ładna też niedobrze. Taki worek pomarszczony, pokryty szczeciną, a w środku nie jedno, a dwa jajca. Powyżej jajec ogromny, kudłaty, wielki brzuch. A pod brzuchem siusiaczek, taki zwyczajny, średni.
czyli malutki. Może i rozmiarem skromny, za to czuć go z kilku metrów. Ten charakterystyczny aromat zwie się octuwą. Octuwą parówy. To naturalny afrodyzjak, wabiący samice, ale śmiertelnie niebezpieczny dla innych samców, które nawet nie muszą walczyć. Ten, który pierwszy poczuje kwaśny odór, ustępuje i odchodzi smutny zwalić konia, a zwycięzca zabiera świnie na chatę albo do kabiny w klubie. Koniec! Tak to sobie wyobrażam. A wy? Jak myślicie? Walu, na przykład ty. Co? No jak myślisz? Nie wiem, nie słuchałem. Czekaj, bo przegapimy. No to ty, Wojtas. Tak, kwaśny odór. Dobra, mordo, nie ma czasu. Ty, Walu, może jednak wejdziemy do klubu. A masz kasę na wjazd? No? Nie, i tak się nie opyla. 10 zeta za browar. Poczekamy, aż będzie wychodziła i wtedy podbijamy. Kurna, kto by pomyślał, że z Solaris zrobi się taka laseczka. Najlepsza na Grochowie. Czecie? Jest, idzie. Kurna, z dwoma lamusami. Co za problem, Spejson załatwi obu jednym strzałem. Pewno. Wtedy Solaris się wkurwi i będzie po podrywie. Dobra, jedź za nimi, po drodze coś się wymyśli. Kurde, gdzie oni jadą? Jak będą się tak podróżować bez sensu, to mi się gaz skończy. Wojtas, ćwoku, przejechaliśmy dopiero 500 metrów. No właśnie. Rano zatankowałem za 3 złote. Czyli skręcają gdzieś. Na stację. Cwaniaki. W klubie za drogo, to na stację po alko przyjechali. Wjeżdżaj za nimi, wiadomo jaki mają plan. Upić laskę, żeby była łatwiejsza i wtedy ją zaliczą. Albo na ich. Przypomnij sobie, jak jeszcze niedawno wyglądała. Wygląd się zmienił, ale nawyki pozostały. Tylko stań dalej, żeby nas nie zauważyła. Mordy, mam plan. Za mną. Nieźle. Łyski za 8 dych biorą. Jacyś nadziani kolesie. Ty, to może idź wyrywać kolesi zamiast Solaris, jak ci się tak podobają. Nie no, co ty. A w ogóle to po co my łazimy za nimi zamiast podbijać do Solaris? Najpierw musimy się pozbyć konkurencji. Do kibla. I modlmy się, żeby zachciało im się szczać. Po co zamykasz? No żeby nikt nie wlazł, bo zajęte. A jak im wpierdolimy, jak tu nie wejdą? Co? Gówno. Nic nie rozumiem. A co będzie, jak się nie przyjdą odlać? Nie wiem. Idą na pozycję! O, przepraszam. Tu ja przepraszam. Jeden z głowy. A drugi? Kurde, nie przewidziałem, że tylko jeden będzie chciał się odlać. Mam! Co? Pomysł! Akurat. To patrzcie na to. Kurde, szybciej, świnia stygnie. E, ty! Ziomuś! Kurde, zapomniałem, jak się nazywasz! Znamy się od podstawówki, a ty zapomniałeś, jak mam na imię? Weź, Mariusz, kurde, ty już nie pij. A, no właśnie, Mariusz! Chodź tu do kibla! Coś ci pokażę! Co tu się dzieje? Wszystkiego najlepszego! O, w ostatniej chwili. Dobra, spadamy. Dobra, a teraz podjedź do Solaris, że niby dopiero co przyjechaliśmy. Siema, Solaris! Co ty tutaj robisz? To wy! Zajęta jestem, czekam na kogoś! Tak? A na kogo? Bo chyba nie na tych dwóch lamusów, co ich sprzedawca reanimuje!
O kurna, co im zrobiliście? Jak zrobiliście? Jak my? Jak my dopiero co przyjechaliśmy? Dobra, Solaris, olej tych kondonów, chodź z nami. Nie, no jak z wami? Patrzcie na mnie. No nie pasuje, trochę lipa, jak mnie ktoś z takim kurduplem albo z żabowatym zobaczy. No Spejson od biedy to by się nadał, ale to by się musiał w ogóle nie odzywać. Dobra, chodź, akurat mam chatę wolną na noc. Głupi ma zawsze szczęście. Taką laseczkę nam sprzątną sprzed nosa. Spokojna ryja, dyniu, zawsze mamy to. Zwycięstwo! Jak żeś zalał, to odpalaj, a karnister podaj dalej! La 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 la, la 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 la, la la la. Ratunku! Ryje! Spadamy, bo nas zje! Poruchałeś? Nie no, co ty? Powiedziałaś, że jest zmęczona i może, że rano. Zjadła chipsy i poszła spać, a rano... No, cześć! Wiedziałem, że prędzej czy później tak się to skończy. Spierdalamy! Zadychę zalałem równo, fiu, 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 dupa gówno. Z drogi lamusy i pedzie, Wojta Spuczyk furą jedzie. BMW na wypasie, świnie myślą, że jestem przy kasie. Na, na, alleluja, na Wojtasa nie ma chuja. A ten co? No kurna, jaki kondon ma bus pasa, to po moim pasie musi jechać. Z drogi! Wypadł na pas dla bus pasów, kutasów! Znaczy autobusów! Łoci! To ja tu kulturalnie po koleżeńsku, a ty mi tu faka? No, to sam tego chciałeś. Masz za swoje, frajerze! A w ogóle to jak oni mogą się tymi jebanymi autobusami po nie swoich pasach rozbijać, to ja też mam w dupie myk na bus pasa! I powolutku, teraz wam pokażę! Fuck you, motherfucker! I co? Zaraz tu wyćwiczę wszystkich autobusiarzy! I rura! No, się nauczał, kurna! Tra-la-la! Gówno krawie, tak się jeździ po Grochowie. No nie wierzę, serio? No kurna, ścieżka rowerowa obok pusta, a ten czwok ulicą pedałuje. Samochody, no, fajnie. Tak? Zabiję! Czekaj, kutafonie, jeszcze cię spotkam, a wtedy słupki cię nie uratują! Uff, na szczęście nie ma śladu. Kurna, koleś się nie zdaje sprawy, jakiego miał farta.
Dobra. Jak mogą rowerami popylać po ulicach zamiast po ścieżkach rowerowych, to ja wpierdalam się na ścieżkę furą. I co? Fajnie? Macie za swoje, by unifikać z drogi! No i następny artysta na piechotę po ścieżce rowerowej! Ty fiocie jeden, a co ty przepisów nie znasz? Co się spacery urządzasz? To jest ścieżka rowerowa, a nie! Wal się na rejleszczu, kurde, samochodem po ścieżce! Bo rowery ulicę zagracają z drogi! Wal się na rejleszczu! Taki chojrak, kurna, bo na odległość! Jakbym wysiadł, to od razu byś wydygał! To wysiądź! A żebyś wiedział, że wysiądę! No, i co teraz? A to! O Jezu! Uuu, teraz to przesadziłeś! No, to się doigrałeś! Dosrałem! I myk garda! O, ty podstępna parówa w brzuch! Masz teraz, wąchaj! Wreszcie się ten COVID na coś przydał! Nic nie czuję! Dobra, zmiana taktyki. Zero bloków i 100% atak! Wystarczy? Ach, masz szczęście, że się słabo bije, bo inaczej byś dostał w pierdziel jak sraczkę. Dobra, wystarczy. Jak piesi łażą jak po polu, gdzie im się podoba, to ja jeżdżę tak samo i myk na chodnik na bogatości. Z drogi chuje Wojta spruje! O kurde. No nic, benzyna i... Aha, nie mam benzyny. Przejechanie na czerwonym świetle. Świetle. Jazda bus pasem. Pasem. Jazda ścieżką rowerową. Rowerową. Jazda po chodniku. Bójka. Ty, bójka to przez jakie u? No przez jakie, no przez ten. Dobra, wpisz mordobicie. Mordobicie. Trochę się tego zebrało. A nie, a gdzie dowody? Wszystko mamy na filmie elegancko nagrane od tajnego informatora. Już po tobie, Rudy. Słucham? Nie, nic. A może się jakoś dogadamy? No nareszcie, myślałem, że się nigdy nie domyślisz. Stuwa w dowód rejestracyjny i wszystko gra. Aha, bo dowód rejestracyjny mam też pokazać, tak? A ta stuwa to obejmuje też brak badania technicznego? Niech będzie nasza strata, obejmuję. W ogóle? Halinka, wiesz co dzisiaj jest za dzień? No co za dzień? Święto jakieś? Tak, środa. Środa, dzień smroda. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. I nawzajem. Aż z benzyny jęknęły w fotelu. To uważaj teraz. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrówka, szczęścia. Zdrówka, szczęścia, pomyślności, Halinka... Wiesiek! No co? Sad przecież co sama przed chwilą. A nie. Co, na balkon, tak? Nie powinno się liczyć jak przez sen. No dobra. Pora na wpis do pierdnika. Drogi pierdniczku, dzień dobry. Miło mi cię poznać. Nazywam się Wiesław Paleta. Dla przyjaciół Wiesiek Wariat. Jak pewnie zauważyłeś, postanowiłem cię prowadzić. Ty jeden mnie zrozumiesz i poprzesz bez niesprawiedliwego oceniania i biegania do toalety, że niby ci się chce wymiotować ze smrodu. O, pardon? No następny francuski piesek. Oho, nie jestem sam. Co? Mielone? Nie, delegacja. Mówiła, że mąż wraca jutro, a tu taka niespodzianka, kurwa mać. Najgorsze, że ciuchy w kiblu zostawiłem. A temu co?
Ale to idzie! Mi zakrę to, kurwa! Za dobra przyzemność! Per, 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 per. Tu jest! Wojtas, dlaczego ty jesteś na waleta? Jak na to, jak jest spizgany, to i tak ma niezły kostium. Wojtas, wysiadka, wracasz na chatę! O cholera, psy! Co za debil, Wojtas! O nie, tak łatwo mnie nie dostaną! Dalej z buta! Myk, HWDP policji! Co ciekaj, mordo! Kurde, ale mocny towar, skąd on go miał? O, tu będę bezpieczny. Wystarczy wmieszać się w tłum. Jest! Co za geniusz, w kolejce się schował. Tylko czemu, kurna, Wojtas z gołą dupą, a nikt nie zwraca na niego uwagi? Środowa noc. Wszyscy w tej kolejce są albo pijani, albo naćpani. Albo jedno i drugie. Najbardziej wyróżniamy się tu my. No w sumie, to łapiemy tego Wojtasa czy nie? Czy bo jak wyskoczymy z krzykiem, to znowu go spłoszymy. Czyli co? Czyli podchodzimy spokojnie i ustawiamy się za nim w kolejce. Chwilę odczekamy i jak nie będzie się niczego spodziewał, wtedy na mój znak. Chyć za łeb i mamy go. Tymczasem w umyśle Wojciecha Puczyka. Świnie kropelkie to ręka jak złamana. Nakurwiam węgorza. Na 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 na. O kurczę, Jessica, patrz, to sam Wojtas. No widzę, król parkietu. Ta jest. Ty co on robi? Nie wiem teraz. A ty puszczaj. Na pomoc, policja. Nie, 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 policja. Na budepę. Ja akurat się rozebrałem. Sami mnie rozebraliście pewnie, pedały. Ta, i niby po co mieliśmy byśmy to robić? A ja wiem po co popatrzeć zazdrości, bo sami macie małe fiutki. No, ten twój to też taki bez przesady. Gdybyś nie wypychał dresów skarpetą, to bym powiedział, że rozmiar to taki bardziej europejsko-azjatycki. Spierdalaj, co? Ty lepiej powiedz, skąd taki mocny siuwak smiałeś, że aż cię z dresiwa wystrzelił. A nie będziecie się śmiali? Koperek. Co? Koperek. Tylko odpowiednio podrasowany. Kopię bardziej niż marihuana. Na początku wsadzam towar do skarpetków i chodzę non-stop. Oczywiście skarpetek nie zmieniam. Po kilku dniach robi się taka pulpa, koperek się zaparza, wtedy całość moczę w spirytusie kilka godzin, potem suszę na kaloryferze i znowu noszę. Bo te muszą być mocno zasznurowane, wiadomo. No i po mniej więcej miesiącu towar jest gotowy. Jeden mały busek i fajrant. Akurat. No, dobra mordy. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać, czy to działa. Oj, Halinka, no przecież to nawet nie był bączek. Chcesz zobaczyć prawdziwego? O, to był prawdziwy. O nie. A tym co? Zazygali całe boisko. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Na, 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 na. Zazygali, co jest, kurwa, całe boisko. Raz, dwa, trzy. Dobra, kurwa, spadam do domu na chatę. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Zajebiście.
Kurwa, lewacie. Kurwa, lewacie, fory bym zapomniał. Ale przypał. Nie. Obrycie. Nie, dobra. Tyle tak. Luz i... tego. Co już, kurwa, lewacie? A, na chatę jechać. No, to ten luz, sprzęgło, znaczy odwrotnie, stacyjka i zapłon. No co jest? A, za mało gazu dałem. Uwaga! Na! O kurwa, nazwa ci! Uścielka pod głowicą! Na bank! Za bardzo pałowałem na zimnym silniku. No to 1500 pójdzie psu w dupę. Tylko skąd ja tyle hajsu skołuję? I to szybko, bo za kilka dni street racing na nielegalu. No nic. Trzeba będzie podłapać jakąś fuskę, nazwa ci. A więc tak wygląda szkoła. Tak wygląda wynieremontowana szkoła. Za tydzień to dopiero będzie wyglądała. Calutka, byle jak opierdolona w kolorze musztardy. No ale jak za tydzień calutka? Tato, zobacz, ile tu jest pokojów. Pokój jest jeden, nauczycielski. Reszta to klasy. Kurwa, 2 tygodnie, to minimum jest. Nie ma opcji. Za tydzień kończą im się zdalne. Spokojnie, damy radę. Złożyłem papiery i dostałem dotację z Unii 5 patyków. Ile? O kurwa, ale dużo. No ale patyki nam nie pomogą malować. I tu jest właśnie mały krzyżaczek. 5 patyków, ale muszę zatrudnić za minimalną stawkę, czyli taką jak twoja, bezrobotnego przydzielonego z urzędu pracy. We dwóch spokojnie dacie radę. Jak myślałem, że we trzech malujemy. Ktoś musi nadzorować. O, jest pracownik. Dobry, kurwa, nazwacie? O nie, ja z tym kondonem nie będę pracował. Niestety, nie masz wyjścia. Ale mam propozycję. Wyjaśnijcie sobie, co macie sobie tam wyjaśnić i do roboty, bo czas nagli. No dobra, niech i tak będzie. Porozmawiać miałem na myśli! A o czym tu gadać? Są tacy, do których dociera tylko argument siły! Na przykład ja! Uj. Rozumiem, a co powiesz na to? Oj. W pewnych okolicznościach przyznałbym ci rację, ale dzisiaj będę się spielał! Bredzisz jak potłuczony jeb, zepas za dupy! Zrozumiano? Oklepany slogan, tak jak twoja morda! Dobra, kurwa, remis. Remis, raz, dwa, trzy. No to do roboty! Młody 8B, a nowy od pierdaków zaczyna. Do czego to człowiek doszedł? Dyrektor Wiesław Puchacki siedzi sobie za biurkiem i popija kawkę, a ekipa na niego zapieprza. A teraz drzemka. Kapitanie Fuszerka, do Wyspy Szkieletów prowadzą 2 szlaki. Pierwszy przez cieśninę dupy, a drugi obok cypla siura. Radzę obrać kurs na cieśninę. Obieram kurs na odpierdol i cała naprzód! Mam nadzieję, że nie natkniemy się na krakena, bo będzie po nas. Spokojna głowa, marnobrody. Po pierwsze, ten szkaradnik zasypia na cały wiek. Dopiero po tym czasie budzi się, by przez kolejny atakować statki. Od 100 lat nikt go nie widział, jesteśmy bezpieczni. A po drugie? A po drugie to tylko legenda. O cholera. Panie kapitanie, co to było? Kraken? Zamknij mordę, marnobrody, słucham. Komandor Flag! Zamknij!
jesteś flag, fuszerka! To, że mi nie stanął kilka razy po pijaku, to jeszcze nie powód, żeby mnie przezywać! To po co ty masz powódzie? Nie zadałbyś tego pytania, gdybyś wiedział, jakie kurtyzany mają pod złotym deszczem ognia! Cholera, nie mamy prochu, żeby odpowiedzieć ogniem! Flag, zaczekaj! Dogadamy się jakoś! Dam ci dupy! Czerwać ogień! Słucham? Z mapą do skarbu! Skarbu! Bo ja myśl... Nieważne. Ognia! Ufa, jego macz kraken! Cała naprzód! Majtek paleta, wiesz co masz robić! Cholera jasna, jest coraz bliżej paleta, dmij! Panie kapitanie, już nie mogę! Zaraz się przekręcę! Na lewą stronę! Dajcie mu mielonych! Na miłość boską, dajcie mu mielonych! Dajcie mu mielonych! Mielonych mu dajcie! Mielonych! Co? Uff, na szczęście to był tylko sen. No dobra, trzeba skontrolować tych baranów. Znaczy pracowników. No i jak idzie? No, nieźle. I jak szybko. O, cała klasa prawie pomalowana do tego równiutko, bez zacieków. Nic nie pochlapane. To jest czwarta, raz, dwa, trzy. Trzy poprzednie sale też przyzwoicie zrobione. Czwarta? O, to brawo, to w takim tempie to za trzy dni skończymy. Tylko ta taśma malarska trochę mi nie pasuje. Można było od ręki pomalować na oko. Niech się gnoje w zeszyty patrzą, a nie na sufit czy farbą niezajechany. Jednemu zrobisz dobrze, to wszyscy będą tak chcieli. No to co za problem? O, ja, o, no. Dobra, popraw jeszcze tak samo te trzy poprzednie i dawaj następną. A ja idę na górę sprawdzić, jak młodemu idzie. No młody, jak tam malowarwa jego masz, co to ma znaczyć? Nieźle, co? Jeszcze na cały sufit taką czarną farbą pierdolę taką elkę w kółeczku i zaczynam drugą salę robić. No przecież to nawet nie jest jak dla obcego. Robota ma być spieprzona, fakt, ale umiejętnie. Klient musi się nabrać, musi myśleć, że jest cacy. A, bo ja myślałem, że... A myślenia to jestem ja! O! Na przykład wymyśliłem, że gówno ci zapłacę za tą fuszerkę. No ale tato... Albo lepiej wymyśliłem. Młody, zwalniam cię. I nie mów do szefa tato na robocie. Krysia, śpisz? Bingo! Pyszności! Twoje zdrowie, Krysia. Sia. Sia. Jak to na śpiocha obrabia mieszkania? To ludzie się nie budzą?
Nam jakby ktoś łaził w nocy po pokoju, to na bank bym się obudził. A nawet jakbym się nie obudził do końca, to w pół śnie bym wryjdał. Odruchowo. Raz mi siorka wlazła, kasy szukała, no i się doigrała. Dwie jedynki ma teraz sztuczne wstawione. Ale on gaz wpuszcza do mieszkania usypiający i film ci się urywa jak po litrze wody. Tak, gaz. I że co? I że do południa następnego dnia byś się nie obudził, nawet jakby cię ten złodziej zaczął posuwać. Tak, nie obudził. Nie wiadomo, które mieszkanie będzie następne. Może moje, może Spacona, a może twoje. O kurna. A ty co tak mordy nie otwierasz, nic nie gadasz, jakbyś na przesłuchaniu siedział? Dobre kurwa, to mi się udało. A co mam gadać, jak mnie stary z roboty zwolnił? Kiedy to było? No, to że zwolnił, to bym jeszcze przeżył. Ale że cię ślaka wziął zamiast mnie, to już jest przegięcie. No trochę lipa. Mam! Co? Jak zrobić, żeby stary przyjął mnie z powrotem do roboty, a zwolnił cię ślaka? Nie, no tego jeszcze nie mam, ale wiem, jak złapać gazowego złodzieja. Jak? Mam pewien plan. Wszystko jasne? Kurna, nic nie jest jasne. Po co te rurki? Co to w ogóle jest? Przewody paliwowe? Wyglądają jak przewody. Skąd miałeś tyle przewodów? Nie ma czasu, Wojtas, wiecie co robić? Co robić wiemy, ale po co to już ni chuja? No właha, ni chuja. Po co montować te rurki we wszystkich mieszkaniach? Zobaczycie rano. Za mną! O cholera, jest! Krysia, jest! Jest złodziej, podziałało! Co, złodziej? Złapał się! Złapał? Sądź się po policję! Ta, bydle, a do uczciwej pracy nie łaska! To nie rób, pasożyt przebrzydły, łapy przy samej dupie obciąć! Ktoś dzwonił po policję? Tak, już jadą. To sam, przepraszam, pardon! Mówiłem, że się uda? Nie no, młody, trzeba przyznać, że ma słeb na karku. Nie, jak? Czajcie, no przecież jeszcze najważniejsze! Co? No sprawdzić, kto to jest przecież! Ojebany! Co? To ja go zatrudniam we własnej firmie. Płacę pensję, a temu jeszcze mało? Zwalniam cię, a na twoje miejsce z powrotem wskakuje młody. Kura! No! No i git. No git, tylko zastanawiam się jedno, Walu. Skąd miałeś tyle przewodów paliwowych? No i skąd miałem, stąd miałem, nieważne. No co jest do cholery, dopiero co w warsztacie był. Czek! Kurde, nie zdążyłem. Zaraz! To co?
Wójtas teraz będzie na taryfie jeździł? Nie na taryfie, tylko na fake taxi. Co ty filmów nie oglądasz? Nie no, czasami oglądam. No ale tego co mówisz, to chyba nie widziałem. Na jakim świecie ty żyjesz, fake taxi? Wszystkie laski lecą na tą korporację. Wsiada taka do taksóweczki, jedziemy gdzie się tam wybierze, dojeżdżamy na miejsce i laseczka wtedy: no ale panie cierpię, kochany, ja nie mam jak zapłacić. No to ja wtedy: no nie. Dobrze, no ale dobrze, to może się rozliczymy inaczej. Inaczej? Czyli jak? No... Aha! No to dobrze! I laska twoja, znaczy moja. No, no, jak ci się uda, to później pożyczasz furę i ja robię za taksiarza. Jak to pożyczam furę? A tak to, też chcę zaliczyć. Kto ci takiego ładnego koguta i naklejki zamontował, co? No dobra. Mordy, a ja to co? Jak wy poruchacie, to ja też chcę. Pożyczysz, Wojtas, taryfę? No dobra, pożyczę, ale oddajesz zatankowaną. Spoko, ryju. Za 20 zeta. Uwaga, uwaga, przerywamy audycję, by nadać ważny komunikat. Dziś w nocy z więzienia na Białołęce uciekł groźny przestępca. Kamil Będzwalski, pseudonim Śruba. Będzwalski jest niebezpieczny i może być uzbrojony. Cicho tam, bo ja tu na świnie poluję. No i zaraz będzie. Nie jest źle. Super też nie jest, ale ujdzie. Ej, co tutaj? Jedź. Teraz już pewnie Wojtas wyciąga sprzęt i zakłada gumę. A panienka mówi: nie, zaczekaj, piękny kawalerze. Tak mi się spodobała ta twoja taksówka, że zrobimy to bez gumy. Wojtas patrzy na nią zaskoczony: naprawdę? I w tej podjarce łapie ptaka i sam na ręcznym ciach, 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 ciach. O, gotowe. Dziękuję, do widzenia. Czyli zaraz przyjedzie i twoja kolej, Walu. Ty też szybciutko nam sprawę załatwisz. No i wreszcie szofer Spejson. Romantyczny. Najpierw pojedziemy na Kepsa. Spejson, przestań wreszcie bredzić. No co? Na coś długo nie wraca. Czyżby naprawdę mu się udało? Nie no, niemożliwe. To był jeden z moich najgorszych pomysłów. Dobra, zaparkuj w zaułku. Proszę pana, a może się jakoś dogadamy? 7 lat przekiblowałem w więźniu w jednoosobowej celi. Co innego chce mi się robić niż gadać. No to może jakąś panienkę skołuję. Po takim czasie wszystko mi jedno, baba czy chłop. Ściągaj gacie. Nie! Czterdzieści sześć, czterdzieści siedem, czterdzieści osiem, czterdzieści dziewięć i 100. Dobre to! Zamiast na siłkę będę do ciebie do roboty przyjeżdżał. Nie odbiera. No bo jak rucha, to czym ma odebrać? Pindolem? Mordy! No gadaj wreszcie! Kurwa mać! Pakowanie na zakazie i cyk, zdjęcie! Czaj, tablicę rejestracyjną widać? Widać. I bardzo dobrze. I wyślij do wszystkich, czyli na komisariat policji, do straży miejskiej i do prokuratury. I pstyk, fotografia następnemu pijatowi parkingowemu. I wyślij. Gant bez fotomurowany. Chwilunia. Bingo. Tu na bank będzie wykroczenie. Proszę pa.
pasę, pasę. Wojtek Puczyk pas kolejny łamie pawo. Tutaj zdjęcie to za mało. Nagamy filmik. Co, znaków nie rozpoznajemy? Zakaz wyrażony znakiem B36 oznacza całkowity zakaz zatrzymywania pojazdu. I co się rozumie samo przez się? Zakaz parkowania. Ale ten kierowca o tym nie wie. Najwyraźniej prawo jazdy wygrał w chłopkach. Ej, co to za żarty? Kto ty jesteś? Wsiadaj, malutka. Jedziemy na randkę! A, Tunku! Wojtas? Walu? Pewnie zastanawiacie się, po co was tutaj wezwałem? Na chlanie, nie ma innej opcji! O kurde, skąd wiesz? Bo nie ma innej opcji! No tak. Kurde, trochę mi niespodziankę zepsułeś, bo zgadłeś za pierwszym razem. No ale dobra, patrzcie tutaj. Tru-tu-tu-tu-tu-tu! Strzał Amora! No tylko tu błąd zrobili, bo chyba powinno być strzał Amor. No ale dobra, prezent to dwójka Edka z Garwolina. Strzał Amora, debilo! Legendarny bimber o czarodziejskich właściwościach. Dupa, nie możemy tego wypić. Jak to? Legenda głosi, że kto skosztuje strzała Amora, ten zakocha się w pierwszej lasce, na którą spojrzy. Ewentualnie w chłopie, jak ktoś sam jest laską. Albo woli chłopów. To chyba ty. Kurna, jeszcze się nie napiła, już bredzi. Dawaj to! I co? A kurde, chyba był... Kurwa, nie na dywan, przez okno żygaj! Spokojnie! Sytuacja opanowana! A temu co? Na cześć! I słucham? Co taka piękna laseczka z siatką kartofli i mięsa namielone robi sama na rejonie? Co to za żarty? To nie żarty, malutka. Może wyskoczymy razem do kawiarni na piwo? Albo coś mocniejszego? Co on odpierdziela? Kurde, Walu, ja chyba śnię. Wojta startuje do paletowej. Weź mnie uszczypnij, ale tak konkretnie, z piąchy. Czyli to prawda. Eliksir zaczął działać. Co? A, że najebany! No ale bez przesady, co on tam wypił? Wystarczyła kropelka, żeby się zabujał. Teraz dla Wojtasa na całym świecie nie ma lepszej laseczki niż Halina Paleta. O kurwa! No laska, nie daj się prosić, przecież widzę, że chcesz, tylko się wstydzisz. Słuchaj, synek, odczep się albo dzwonię na policję. Dobra, to inaczej. Widzisz tam te BMW? Moje! Policja! Dobra, śliczna, do następnego! I jak? Wojtas tobie już całkiem odjebało. I jak? Boli, kurwa, nie widzisz, jakie limo? Było się nie śmiać z mojej dziewczyny, o garnitur pytam. Elegancja Francja jest? Elegancja Francja, Dawidy Bankowy! Wojtas, odpuść, to przez ten bimber ci się we łbie pojebało. Akurat. Gadasz tak, bo zazdrościcie. A w ogóle to nawet jakbym chciał. To nie odpuszczę. Serce nie sługa, a właściwie to serce i kutas, bo bardzo mnie kręci ta panna. Cio? Jest. Nara lamusy, patrz jak się wyrywa laseczki. Halina, kocham cię. To dla ciebie. I nie mów, że nie chcesz, bo 9 złotych sztuka. Kwiaciarka ze 2 kilometry mnie goniła. To bardzo miłe, chłopcze, ale po pierwsze, jesteś dla mnie o wiele za młody, jakieś 30 lat, a po drugie mam męża. Dobra, dobra, męża, nie ma go na chacie. Widziałem, jak wychodził do roboty. No niestety, żegnam, kawalerze. Że też nie znajdzie sobie kogoś w swoim wieku. No ale w sumie co się dziwić? W końcu nie jestem jeszcze taka ostatnia. Dobra jest, wzięła kwiatki. Już się nie wywiniesz, laleczko.
No dobra, wchodź, zanim ktoś cię zobaczy. Kurde, Walu, kurde, on naprawdę poszedł do niej na chatę. Słabo? 1,5 godziny temu. Czyli to co oni tam tyle robią? Wiadomo co. Kurwa, i to z taką starą babą. Przejebane. Ile w ogóle te czary z tych szczyn Amora trzymają? Nie wiem. Może już nigdy nie odpuszczał. Niepotrzebnie wylałeś tą miksturę. Skumaj to, jakbyśmy dali do wypicia na przykład cieślakowi na moczu, pardon, na meczu, i cieślak by się zakochał w Arce Gdynia i by chodził po Grochowie w żółto-niebieskim szaliku i od każdego w pierdziel obskakiwał? Słuchasz w ogóle, co ja gadam? No, nie słucham, bo Paleta właśnie wraca z roboty. O cholera, przypał. Trzeba ostrzec Wojtasa. No mielone, na stówę mielone. Już na parkingu czułem, ale wtedy jeszcze nie miałem pewności. Wtedy jeszcze miałem nadzieję. Dobry, a co ty tu na moim piętrze robisz? U mnie byłeś? Tak, pukałem pana żonę. A to dobre, żartownik się znalazł. Uff, przeżył. I co, Wojtas? Oświadczyłeś się już? Tak, a co? Ja pierdolę. Ale was wkręciłem, lamusy. Wcale się nie zabujałem, bo cały czas udawałem od samego początku. Ale się daliście nabrać jak okoń na woblera. Co? O kurna. Ale jaja. Kurna, jakie mieliście miny cały czas. Chuja warta ta strzała Amora. Mówiłem, że nie działa. Nie działa? Eliksir miłości, kurwa, eliksir dupy. Normalna woda, tyle że trochę mocniejsza, jak to bimberek. Zaraz, chwila. Czyli chcesz powiedzieć, że z Halinką Paletową poszłeś do wyraz własnej woli? Oj, spierdalaj, co? Przynajmniej się na obiad załapałem. No to dzień dobry, o kurwa, ale kac. Nic nie pamiętam. Czyli zajebiście wczoraj było. Mam nadzieję, że... Zaraz, chwila. Co ja wczoraj od Janie pawliłem? Po pijaku przemeblowałem pokój? I przemalowałem ściany? Ty, cej, przecież to nie jest mój pokój. Przecież to nie jest moje mieszkanie. Różowe firanki, na ścianach plakaty disco polo. Jestem u jakiejś laseczki. Zwycięstwo! Zigolo Wojtas. Chociaż czekaj. Kulturalnie, nie zigolo było. No dobra, co my tu mamy? O, ty w dupę, jakaś nóżka jest. Ty, kurwa, to jest rączka. No to wpadłem. Dobra, ewakuacja, zanim się obudzi i mnie zje. Kurde, lewarek by się przydał. No dobra, wziąć się w garść, zebrać siły i... O Jezu, udało się. Dobra, ciuchy, spodnie, bluza, skary i chyba wszystko. Kurde, zamknięte. Fuck, nie ma klucza. Wybierasz się gdzieś przy stojniaku? O matko, ale kac. Diabeł mnie podkusił, żeby tak chlać wczoraj. O Jezus Maria, Jezus. Nie odbiera. Nie dziwne, że nie odbiera. Był wczoraj bardziej zrobiony niż ja. W ogóle telefon jakby miał wyłączony. Klina. A może zgubił komórę? Klina! No to uważaj teraz, mordo! Trzymaj! Ale jak? Skąd? Spod bluzy, schowane miałem. Kurna, ale ty prawilny ziomeczek jesteś, ryju, kupiłeś mi browar! Nie no, nie do końca. Zajebałem ci z plecaka wczoraj, bo byłeś już taki napruty, że i tak więcej nie potrzebowałeś, a wiedziałem, że się dzisiaj przyda. No to masz. Kupiłeś czy zajebałeś, wszystko jedno. Zdrowie!
O, byłeś super, misiaczku. No to może mnie teraz odepniesz? A po co? No bo na chatę muszę, bo ten... do roboty się spieszę. Przecież mówiłeś, że nie masz pracy. No takiej oficjalnej to nie mam, ale za... Dobra, nie ściemniaj mi tu. No ale ja naprawdę muszę już spadać. Jeszcze z tobą nie skończyłam, misiaczku. Po co wyciągnęłaś Nelsona? Ty, no właśnie, gdzie jest Wojtas? No właśnie, nie wiadomo, na chacie go nie ma, bo byłem po niego, nie wrócił na noc, a telefon wyłączony. Nie wrócił na chatę? No to wypadałoby go znaleźć. No ale jak? No właśnie. Mam. Monitoring w Speluno. Kamerka jest nad wejściem, nie? Pójdziemy do Speluno, damy w łapę cieciowi i sprawdzimy, czy Wojtas w ogóle z nami wychodził. Zobaczymy, co się nagrało. Nic się nie nagrało. Jak to? A tak to. Kurna, po co urwałeś kamerkę? Ta, ja urwałem. Ze 40 minut mnie męczyłeś, żebym cię podsadził. To pamiętasz, a Wojtas, czy był z nami, to już nie. Twoja wina, było mi nie zawracać dupy cały czas tą kamerką. No to się nie dowiemy. Tam nie ma więcej kamerek. No nie ma. Chyba, że... Co? Ty kurna, no tak! Ale co? Jest jeszcze jedna kamerka, która na 90% nagrała nasze wyjście ze Speluno. Co ty bredzisz, Walu? Jednym piwem się upiłeś? Za mną! Mam pewien plan! Tak, nie mylicie się. Sram na trawniku pod blokiem. To jest właśnie ten genialny plan Wala. Plan może i dobry, ale lipa będzie, jak mnie wcześniej straż miejska albo pały przyłapią. Proszę, 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 co my tu mamy? Uff, udało się. Po pierwsze deptanie trawnika, po drugie wypróżnianie się w miejscu publicznym, a po trzecie nieobyczajne zachowanie. Bo jak ktoś obserwuje z bloku, to widzi gołą, przepraszam, że tak powiem, tyłek. Patrójne kombo i zaraz dzwonimy do prokuratury, tylko skończę nagrywać filmik. Co? O ty! Ratunku, złodziej! Obabowano mnie! No co tak zasz? Goń go! Ja pierniczę! Pomóż mi złapać tego opyska! Kurde, tego nie przewidziałem. Co, nie nagrał? Nie wiem, czy nie nagrał, bo nie mogę sprawdzić. Żeby odblokować ekran, trzeba wpisać PIN. Ale nie tak jak u normalnych ludzi 4, tylko 9-cyfrowy. No to wpisuj tak, jak wszyscy mają, po kolei. 1, 2, 3, 4, tylko że tak do 9. Dopa, nie działa. To może... O wiem, wpisz telefon do prokuratury. Do dupy, nie do prokuratury. Ty czaj, masz i masz rację? Dyktuj. Nie no, popierdoli mi się, masz tu se spisz, wygooglowałem. 22, 500, 21, enter. Udało się. Galeria, chłokorna, ile tego. Ten konfident wszystko nagrywa. A nawet jest jak kamerkę wczoraj urywaliśmy. Ty czaj, jest filmik, jak Wojtas wychodzi ze Speluno. Z kim on idzie? O kurwa. Gruba Paula. Już po Wojtasie. Może jeszcze nie jest za późno za mną? No jak nie za późno? Noc minęła. Już po Wojtasie. Tutaj, ten balkon. No wiem. I co? Włazimy. Jest. O kurde, ty co ona mu robi? Nie chcesz wiedzieć. To tak się da? Ale jaja, no nie mogę. Czy? Przerwała na chwilę. Aha, wyszła z pokoju. Pewnie do kibla. Prędzej coś zjeść. To nasza szansa, otwieraj. Legia Warszawa, idę! Marga, Marga, odcisnij się, przyszła odciec. Special odwiązuj. No już, bo to supełek jest. A kurna! A co tu się dzieje? A kurna już po nas! Mardy, spadamy! Wracaj, misiaczku! Możecie nawet we trzech! Słyszycie? Halo! Tutaj! W dziękuję, mordy! Zajeździła mnie jak ja poloneza! Ale akcja!
Muszę się napić, żeby dojść do siebie. Czyli co? Czyli punkt 19 albo i wcześniej i w spelu nałoimy do rana, a ja do południa! Był kiedyś taki film, 300 mil do nieba. Ja do nieba mam bliżej, pół litra potrzeba. Wódeczko, wódeczko, co żeś ty za pani, że po tobie wszyscy chłopcy zarzykani. Ile 11 nóżkę? Fajtas, zbastuj trochę, bo będziesz musiał kredyt brać, żeby spłacić dług na barze. Dobra, dobra. Oto się będzie martwił jutrzejszy, Wojtas. Ty jaka laska, patrz się ryje. Oj. No cześć, laleczko. Napijesz się drinka? Wojtas jestem. No cześć. Papijaku, Wojtas robi się głupszy od ciebie. No bez przesady. Kurna, niezły jest Nygus. Jak oni robią, że to tak podskakuje? Najpierw myślałem, że ma tą deskę przyklejoną do butów. No ale nie, bo przecież ją obkręca w locie, czyli nie przyklejona. Bo papier ścierny mają na tych deskach. No i co, że papier ścierny? Przecież papier ścierny się nie klei. A wiem, może tak palcami chwytają po kryjomu, bo mają dziury w podeszwach. Ta, w dupie mają dziury. Nie żadne dziury, tylko po prostu stajesz na desce i skaczesz bez rozkminiania. Tak jak na siłce. Bierzesz i podnosisz, nie zastanawiasz się, ile jest na gryfie, bo byś nie podniósł. Akurat. Tak? To podtrzymaj mi piwo. Dobra, a teraz wariala. Montażówka, tylko nagraj porządnie. Deskę kameruj, a nie mordę. Dobra, dobra. Szawik, wyskakuj z tej hulajnogi. Ale... Na chwilę, tylko nie dygaj. Zrobię kipflika i oddaję. Teraz, młody, nagrywaj, będą jajca. No to uważajcie. Kurwa! A, kurwa! A! Ale fail! Zajebiście! Nie no, super skoczyłeś! A kurwa, chyba złamałem rękę! Bo źle stanęłeś! A, do szpitalu muszę! No raczej, aż kość wyszła! Dobra, chodź do Bawary, zawiozę cię! Nie mogę chodzić! A, nie wiedzisz jak boli? Podjedź tutaj! Dobra, ryju, czekaj! Źle stałeś! Źle srałem! A propos, zaraz się zesram z bólu! Gdzie ten Wojtas? No czekaj, dopiero poszedł. To może pan pokaże, jak się robi kickflipa? Mogę. Ej, no mieliście podpisać się na gipsie, a nie fiuty rysować. To jest moja parawka. No właśnie, moja też. Krababka, kurde. Jak to teraz wygląda? Jakbym źle parkował. Najgorsze, że to prawa ręka. Teraz 4 tygodnie cebulatu. Czego? No, że konia nie mogę walić, bo se jajca rozbiję. Przecież to jak młot ten gips. Jak młot ten gips. Jak młot ten gips. Jak młot ten gips. Jak młot, jak młot, jak młot ten gips. Ty, no właśnie! Chodźcie ze mną! Gdzie Mordor leci, czekaj! Ciańcie ryje, bo jeszcze nie za bardzo ogarniam te podpórki, oj! Zaraz komputer obliczy. Jak urosła mi siła mocy uderzenia z tym gipsem? Uważacie? Widzieliście? Ale moc! No i co się podniecasz? Zawsze masz maksa. Ale zawsze z całej pety walę, a teraz leciutko pierdolnąłem. Niepokonany! Cicie. A co się stanie, jak walniesz z całej pety? Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. No dobra, wystarczy wyobrazić sobie, że grucha to morda cieślaka. Legia Warszawa to najlepszy klub i jeb cieślaka w ten głupi dziób. Widzieliście? Jakby to był człowiek, albo ten kondon cieślak, to by mu łeb urwało. No, ale uważaj, bo wielka siła to wielka odpowiedzialność. Musisz korzystać z mocy z rozwagą. Na początek weź rozjeb te drzwi. To pana to. Mistrz. Co teraz? Może teraz, mordeczki. Mam plan.
na glebę, to jest napad. A jak ktoś będzie fikał, to mu spej... to mu specjalista odwpierdoluje mnie. Kolego, po pierwsze, to grzeczniej trochę. A po drugie, to ostrzegam. Mam czarny pas w krawmadze. Jak będzie chciał mi jebnąć, to zanim ta ręka doleci do mnie, już będzie złamana. Tak? To złam to! Dziękuję. Który następny? Ruch i mordę, nie ma czasu. Wszędzie są kamerki agencji ochrony. Za 40 minut będzie tu patrol szybkiego reagowania. Ten bierz, ten! Tego! To mój ulubiony! Zawsze na nim gram! Zwycięstwo! Bogactwo! Dobra, mordy, zróbcie miejsce. Walu Kwinto Walasik przystępuje do pracy. Kurwa mać. Wojtas? Jesteś głupi jak Spejson. Za to tu ja bym się obraził. Czesiu, tak długo działamy już pod tą przygrywką, że zaczynam się zastanawiać, kim my bardziej jesteśmy. Śmieciarzami czy komandosami? No, jeżeli brać pod uwagę czas i ilość wykonanej pracy, to śmieciarzami. Ale biorąc pod uwagę zarobki, to śmieciarzami. Do tego biednymi. Nie zapominaj jednak, że śmieciarka i zarobki to tylko przygrywka. Pamiętaj, jaki ładunek wieziemy. Pamiętaj, jaka odpowiedzialność na nas spoczywa. I pamiętaj, co by było, gdyby to coś nam uciekło. Piekielny żołnierz. Zwariowali do reszty w tym tajnym laboratorium wojskowym. Nie da się opętać umarlaka, sprawić, że ożyje i jeszcze będzie ślepo wykonywał rozkazy. No, ten nawet podobno złożył przysięgę wojskową. I gówno to dało. A w ogóle, to powinni se spalarnię wybudować w tym laboratorium na tych nieudanych mutantów. Taniej by wyszło niż komandosów po nocy wzywać co chwila do wywozu. Jeszcze śmieciarką. Bogdan Rekin. Tylko tego tu brakowało. Noż, kurwa, nie ma wyjścia. Rysiu, zakładaj kamuflaż śmieciarza i wysiadamy. Widziałeś mnie, Maniuś? Jak ich załatwiłem? Z takimi to trzeba krótko. Co jest, Sambonurku? Zabieraj ten gównowóz, bo nie dość, że śmierdzi, to jeszcze capi i drogę blokuje. Tak jak twoja baba. Słyszałeś się, Marian, jak mu powiedziałem? No, słyszałem. Głupie śmieciarze. No, no, tylko nie śmieciarze. Ja jestem ładowaczem, a Czesław kierowcą specjalnego pojazdu komunalnego. Daj spokój, Rysiu, oni tego nie zrozumią. W tych pustych łbach tylko gówno mają. Wy za to macie pełne. Odpadów niesegregowalnych. Ło, ty gówniarzu! No dobra,
Jeżeli psikliwka ma być wiarygodna, to... Siamboku! Widzisz, gówno filu, co narobiłeś? Ty śmiecio... Łapać go! Ucieka, ciul! Mam go! Cesiu, mamy przerąbane. Spokojnie, wiem, kto nam może pomóc. W jednostce nikt się nie dowie. Kurwa, to ma ze 110%. No, minimum. Dobra. Jedziemy z tym koksem. O kurwa! Ja pierdolę! To masz 200%! Mówiłem! Zajebiście! Kurna! Tego się nie da pić bez popity. Nie masz jakiegoś saczku? Patrzcie, jaki za darmo bimberek Podlaski załatwiam. Przynoszę, częstuję. To jeszcze wybrzydza. Może ci jeszcze zagrychę przynieść? Nie pogardzę. Dawaj, miętusie, pokażę ci, jak się z tym obchodzić. O chudy mordy? Patrzcie. Ciocie Rie, wiem, co robić. Jakiś problem? Typie, do ciebie mówię! Zgubiłeś się? Spierdalamy? Pojebawszy to nasz rejon! Tego... Dobrszowo! To najlepszy grób! Już po nas... Gorwcie szlaka. Mordy, jak się napił, to spoko kola z niego. No, czekajcie, mam plan. Shrek, chodź z nami. Jasne, że się da, ale ostrzegam. Tanio nie będzie. A jak z fakturką, to w ogóle się nie opłaca. Nie no, bez fakturki. Mądry wybór. Marcinek, dawaj diabłodetektor! Ale który, bo mamy dwa. Lepszy diabłodetektor 2000 i gorszy diabłodetektor 1000. A jak myślisz, baranie? Proszę? Dobra. Czułość ustawiona na oko. I zaczynamy. Jest sygnał. Znalazł siłę nieczystą. Gdzieś w tamtym kierunku. Zajebiście! A nie mówiłem? No, mówiłeś, Walu. Ale kozak kolorze z bani taką dziurę w ścianie zrobił. Tam kozak, jak mu pierwszy naruszyłem konstrukcję, to miał lekko, nie? Ty się ciesz, że cię docuciliśmy. Pół godziny nieprzytomny leżałeś. Tak, gówno prawda, nic nie pamiętam takiego, żebym leżał. I trzecia. Trzeci tydzień picia. O cholera, psy! Dobra, Shreku, spadamy! Trzeba to zacząć pić, najlepiej u Spacera na chacie! A dlaczego u mnie? A u mnie? Krzychu, myślisz o tym samym co ja? Co? Że jak zginie jeszcze jedna skrzyneczka ze sklepu, to i tak będzie na nich? Zwariowałeś? No co? Myślałem o dwóch skrzyneczkach. Uff.
kurna, łazimy i łazimy dookoła tego bloku jak procesja jakaś. Tak właśnie pomyślały te kobieciny. A więc sygnał wychodzi z bloku. No tak. Marcinek, zrób coś z tymi paniami. Ale co? O wiem, Lidru, będzie jutro promocja na kurczaka. Co? Promocja? Jutro? Szybko kolejkę zająć! Za mną. To tutaj. Sygnał jest bardzo mocny. Detektor wykazuje, że za tymi drzwiami znajduje się jakaś siła nieczysta. Demon z piekła. Uwaga! Gotowi? Wchodzimy na 3-4. 3-4! Świnio, jedno, otwieraj okno natychmiast! Dobry, tu chyba zdech jakiś demon. No, wali jak od Bogdana rekina. Fałszywy alarm. Smród jest tak mocny, że detektor zwariował. Przepraszamy, co złego to nie my. Już nas nie ma i życzymy przyjemnego wieczoru. Aż wojsko przyjechało, tak skaził teren. Otwieraj okno natychmiast! Oj, Halinka, to nic nie da. Chmura jest zbyt gęsta. I zaklinowała się. Zostanie tu z nami na dłużej. O, przepraszam. Spokojnie, wrócimy do Żuka po nowszy diabłodetektor i raz dwa go wytropimy. Chwila. Mordo! Mordeczko, nie wygłupiaj się! Wstawaj! Zostały jeszcze dwie skrzynki do wypicia! O cholera, młody, odsuńcie się od potwora, jeśli mam życie miłe! Tata? A co ty tu? 10 kroków w tył, Gostek jest niebezpieczny! Raczej był. Wychlał 5 litrów bimbru, 2 skrzynki wódki i zaliczył zgona. Dosłownie zaliczył zgona. Szkoda. Szkoda? Przecież i tak mieliśmy go sprzątnąć. Wódki szkoda, młody. Wódki. Exorcista. Pana tego, Space on Downie, co ty robisz? Próbuję usnąć, cicho. Co? Wczoraj poszłeś do domu o 10 ze spelu, no bo spać. Jak przyszliśmy po ciebie dzisiaj o 11, to cię stara musiała budzić i jeszcze teraz będziesz kiwał? No, bo takie zajebiste sny mam ostatnio, że żal mi się obudzić. Na przykład śni mi się, że idę do klubu, takie dresy luźne mam, że mi adyki zasłaniają. Ochroniarz mówi, stop! Proszę pokazać buty, bo w obuwie sportowym jestem wzbroniony. A ja na to, to se zobacz z bliska. I jeb mu hajkika w mordę z pół obrotu, łeb urwany. Reszta ochroniarzy się zlatuje i mnie okrążają. Jeden wyciąga paralizator, a ja tajne ciosy. Wyrywam mu paralizator razem z łapą i ciach mu w dupę ten paralizator włączony po łokieć. Jego łokieć, bo z urwaną ręką. Prąd go kopie, aż mu zwieracze puszczają. Ale się zesrać nie może, bo ta ręka w dupie. Rzeczywiście piękny sen. No, reszta ochroniarzy patrzy na mnie w szoku, a ja tylko bu, tupię nogą i uciekają. A ja wchodzę do dyskoteki za darmo. Koniec. Kurwa, lewo ci! A temu co? Co tu się dzieje? Następny biegnie Spacer, łap go! Au, 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 no puszczę, nie mam czasu! Pości? Jak powiesz, gdzie tak wszyscy lecą? No co, wy nie słyszeliście? W bananach z Diddla jest koks! Tak. No tak, puśćcie mnie, bo wykupią! Puścić? Nie wiem. Dobra, puść i idziemy sprawdzić. Wychodzi na to, że Lamus mówił prawdę. A? Bitwa jako karpia. Tyle, że średnia wieku z 50 lat niższa. Za mną! Yes!
kurwa! Idźcie! O ty kurwa, leci! No i faktycha, jest coś białego. To to? Chyba tak. I co się z tym robi? No co się robi, co się robi? Wciąga do nosa jakoś. Ale że razem z bananami, czy jak? Tak, tak, z bananami. Dobra, mordy, jedziemy z tym koksem. Ławeczka! O kurwa ryja, ale leciutko idzie! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwadzieścia! A teraz mordobicie! No i mówię mu grzecznie, ty kurwa leszczu w dupę zajebany, kurwa moja mać, kurwa w obuwiu sportowym wypierdalać jestem wzbrojony, nie? Patrzę, a ten siada na chodniku, ściąga tenisówki i na bosaka się do klubu ładuje. I co żeś zrobił? No właśnie nie wiedziałem co zrobić, bo nie było tego na szkoleniu. No to wpuściłem. No nie wiem czy dobrze. Ale profilaktycznie w ryj dałem. A, to dobrze. O nie! W obuwiu sportowym stęp wzbroniony. Dosy, zobacz z bliska. Jeb, z pół obrotu w ryja. Ten prosek w bananach, wyjaśniło się, to nie był koks, tylko mąka im się rozsypała. Co? No, ale przecież korba była, tak, Walu? Była? Była, ale nie od koksu, tylko z podnietki. Tak się podjaraliśmy, że se tą korbę sami wkręciliśmy. Ty, Raiden, zawijamy się. Cześć, po tym koksie mogę nastukać każdego. No przecież mówi kola, że to nie była koka, tylko mąka. Hmm? Serio? Ale lipa! Krzysztof Pipa, zatrudniony na 3-miesięczny okres próbny, który właśnie dobiega końca. No właśnie, bo jak mam, ja w tej sprawie, bo jak mam dalej towar rozwozić, to chyba musimy umowę o pracę już podpisać na stałe, tak? Umowę o pracę, masz prawie, bo zabijesz. Herbatą się zaleję. Weź, może jeszcze co? Może najniższą krajową mam ci co miesiąc bulić? No, bardzo bym chciał. Kurwa, bym chciał. To powiedz mi, Pipek, jaki ja miałbym w tym biznes, jak ja następnego łosia na okres próbny bez umowy za grosę mogę wziąć? No... zaufany pracownik. Ech, jakbyś jeszcze paliwa nie spuszczał ze służbowej fury dla siebie, to może i bym się nabrał. Takie numery na monitorowanym parkingu odstawiać, to naprawdę trzeba się nazywać Pipa. Żegnam. Kurna, nie mogliśmy się w speluno umówić jak kulturalni ludzie i w cieple posiedzieć. Zaraz mi jajca odmarzną. I takich nie używasz. Nie mogliśmy, bo w speluno, do speluno nie można wnosić własnego alkoholu. A widzisz tu jakiś własny alkohol? Spokojnie, Walu, otwórz prezent. O kurde, ale jak? Skąd? Od Mikołaja, kurna. Wojtas, ty też otwórz. O kurczę, nie wierzę! Skąd Mikołaj wiedział, co chciałem dostać? Pewnie kupował jak dla siebie. Ciekawe, co przyniósł dla mnie.
Kurde, w liście pisałem, że chcę odżywkę białkową i czeską metę. No ale napój też ujdzie. Zwycięstwo! A tak na serio, to skąd miałeś kasę na takie trafione upominki? Stara mi dała, żebym choinkę kupił, to miałem, nie? No spoko, a choinka? Skołuję się jakoś. Dobra, lecimy z tematem. A jak? Monitoring Kondon zainstalował, że też ja tego nie przewidziałem. Ale tym razem to ja będę cwańszy. Kto zadziera z krzychem pipą, ten ma oponę przebitą. Podłogę gnięte. La. Walu, śpiewaj ze mną! Zaciągam się fletem! Marga, co ty, to nie ten tekst! Zaciągam się fletem! No dobra, to Space, śpiewaj! Zaciągam się w tym! Nie, ja nie mam nastroju! Ju, no tą choinkę miałem skołować, a przychlałem kasy jak zwykle! Jutro Wigilia, tu taki przypał! Aha! W podłogę gniete! Powodnicy do oporu! Nia! Cie! Ej, Wojtas, widziałeś? Zaciągam się petem, co? Chuj, Ineczka! Za nią! Chojneczko, zatrzymaj się, kurwa! Przepraszam, że tak przyklinam w święta, ale raz, że się najebałem, a dwa, że zaraz się wypierdolę, jak będziemy tak zapierdalać! No to wpadłem. Pewnie chce mnie skroić. Przecież jak mnie taki King Kong uderzy, to zabije na miejscu. Co tu robić? Trudno. Nie ma wyjścia. Chwila, zara, powoli, co to jest? Panowie, ratujcie! Czy to nie jest ten artysta ze zgłoszenia, co koła przebijał? No? Ten sam! Identyko jak z filmiku na monitoringu! No to zapraszamy na dołek! Chujneczku, co ty najlepszego narobiłaś? Przecież HWDP i JP na 100%! Panowie, wypuśćcie mnie, ja wszystko wyjaśnię. Cisza! Bo pałą przyłożę. Chyba, że chcesz, to drzyj się dalej. Dobra, przepraszam. Tak myślałem. A teraz, pan młody tutaj. O cholera, skąd komendant to ma? Powiedzmy, że dostałem w prezencie. Zresztą było pilnować. Panie komendancie, tylko ostrożnie. Oj, młody, gadasz jak twoja matka, jak ją wczoraj odwiedziłem. Ja jej na to spokojnie nieodbezpieczony. Mogę się nim bawić choćby i całą noc. Uff, miałem farta! Z ust mi to wyjęłaś, choineczko! O! Na dzieciątko psem! No, a teraz Legia Warszawa! A wiem, zamknij się, święta są! Co? No dobra, to można już prezenty? Teraz można. No, nareszcie, bo już myślałem, że do Sylwestra będziemy czekać. Co my tu mamy? Tato! Naprawdę? Dla mnie? No, co to może być? No. Wódka! Co ja mówiłam, że święta nie ma picia? Ale to nie ja, to święty Mikołaj. Teraz nie wypada nie wypić, bo grzech będzie. No, grzech.
Mama! Dla mnie? O, dziękuję. Proszę podziękować Mikołajowi. Co to może być? O, Grażynka, od tej strony cię nie znałem. No, mówiłaś, mamo, że cię plery bolą. To napisałem do Mikołaju i przyniósł przyrząd do masażu. Zara, albo mi się wydaje, albo ta choinka się na nas patrzy. Już pijany? No gdzie pijany? To na pasterkę będzie. Sama zobacz. O, ty gdzie? To się ktoś pospieszył z wywaleniem choinki. Pewnie prawosławny. Skurwac Saskowski! Sprawdzam! Leszczyno! Foj! Nie tak szybko! Co? A-o! Walet pik! Walet kier! Walet karo! I dupek żołędny! Kareta! I teraz pytanie, co robić? Przyznać się, że drugiego dupka żołędnego mam w rękawie? No ale wtedy wyjdzie, że kantuję. Czy odżałować te dwie dychy i odegrać się w następnym rozdaniu? Myśl, Seba, myśl. Mordo, oddawaj szmalec, co przejebałeś, albo sam będziesz miał przejebane. Nie, Spejson? Generał Spejson, do czego to człowiek doszedł? Spejson! Co? Komuś zajebać? Jeszcze nie wiem. No dobra, do odważnych świat należy. Was. Chodźcie do wujka Wojtasa, chodźcie. Wujek Wojtas się wami zaopiekuje. Szczęście początkującego. Zobaczymy teraz. Co ty ciągle w tym telefonie oglądasz, pornosy? Nie, nie, coś lepszego. Gówno dowodzącym zostałem. A, szambiarką jeździsz? Nie gówno dowożącym, tylko gówno dowodzącym, dowódcą. W Warpuffa pykam, taka gierka na telefon. Chcesz ty zagrać? Nie mogę, muszę Wojtasa pilnować, jak graba ma mój portfel z całą wypłatą. Też byś coś pokibicował. Z kart to ja tylko w kibel umiem grać. Innych tych pokerów czy dup biskupa to ja nie mogę rozkminić. Pa tutaj. Dobra, pokaż. No to jest taka gierka wyczesana, kurde, nawet za bardzo nie wiem, co to za rodzaj. Bo możesz być snajperem, że tam takie tajne misje wykonujesz i sam strzelasz. Pyk w dziada, headshot. Albo se możesz wybrać tryb strategiczny, rozgrywka w czasie rzeczywistym. Wtedy dowodzisz armią i wjeżdżamy czołgami w przeciwnika jak po wypłacie do speluno. Z tą różnicą, że nie kończy się żyganiem. No bo rozgrywka w sojuszu. Tu se łączysz siły z sojusznikami, robisz zgodę jak u kiboli i atakujesz tych, z którymi jest kosa. Proste. Nawet ja to ogarniam, pa co się dzieje. I nieważne jak masz słabą armię, tu i tak możesz grać, bo możesz se dołączyć do silnej grupy i rządzicie na rejonie. Czyli załóż se grupę armii i ja do ciebie dołączę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Współpraca z innymi się liczy, a nie tylko jednostki siły, nie? Czyli coś dla takich mózgowców jak ty, Walu. Patera, bo to będzie dobre, jak wjazd na rejon zrobię. I ruszamy ekipą, jak z Grochowa na Ursynów lać lamusów. O, a jak dołączysz teraz i wpiszesz kodzik Army Group, to dostaniesz bonusy na start w pakiecie powitalnym. A kurwa, 2000 psów w dupę. Co ty, Walu, to darmowa gierka. Patrz na stół, debilo. Wojtas, co ty wyprawiasz, to cała moja wypłata. Po pierwsze, było mi nie dawać portfela. A po drugie, trzeba było pilnować jak gram, bo tak się podjarałem tymi dwiema dychami, co przed chwilą wygrałem, że mnie trochę poniosło. Dobra, bo zaraz sraczki dostanę takie emocje. Przebijasz czy wymiękasz? Seba Kupicha nie wymięka nigdy. Tylko, że akurat nie mam takiej kasy przy sobie. Ale mam coś lepszego. Seba nie! Co to jest?
jest kluczyk do mojego serca. O, nie, ja takich rzeczy z chłopami nie robię. Pojebało Honda CBR rocznik 88. Pojemność 1 litr, 136 kucy, warta prawie 2 patyki. Jak wygrasz, będzie twoja, a ja pierdolnę na zawał. Jak przegrasz, Hondziawka odjedzie z waszą kasą, ze mną i z siwym wsiną dal prościutko do burdelu. Seba nie! Zamknij się, siwy, wiem co robię, sprawdzam. Odkrywamy na 3-4. Zgadza. No to uwaga. 3-4. I zwycięstwo! Najważniejsze, że ma tylny napęd. I teraz na zmianę będę mógł z Bawarą jeździć. Nie mam wachy w furze, to hapla na CBR-kę i odwrotnie. Zajebisty, da się przejechać? No co ty, przecież ty nie masz prawka na motor. Mogę ci co najwyżej przewieźć. Zajebiście. No właśnie, Wojtas, ty też nie masz prawka na motor. Może i nie mam prawka, ale mam plan. Zajebiście. No nie wiem, plan to raczej ja powinienem wymyślać. Tak? To słuchaj tego. Zapuszczę wąsy. Zajebiście. Debil. No debil, w kółko tylko zajebiście mówi. Nie Space on debil, tylko ty z tymi wąsami będziesz wyglądał jak debil. O to właśnie chodzi. Jak mnie pały będą zatrzymywać, to ją redukcja i rura i gaz do dechy. Zanim wsiądą do radiowaza, to już odjadę kawałek, zatrzymam się za winklem, szybciutko zgolę Szczecinę i spokojnie ruszę dalej. Jak mnie dogonią, to mnie puszczą od razu, bo będą myśleli, że złapali nie tego, co trzeba. Zajebiście. Debil. Rejwę ci, kurwa rejwę ci. Trzy dwa raz. A wróg trzy dwa raz. Co? Ścigać? Nie ma lewara na golfa cieślara. Wojtas? Jaki motor! I skąd masz takie wąsy? Co? Znaczy odwrotnie, nieważne. O, kaczuszka leci! Jeszcze się spotkamy. Te kurna naprawdę kaczuszka była. Widzieliście? Podobno im się szybciej zapierdala, tym wolniej płynie czas. Czyli będę żył wiecznie! Erwa mać. Nie ze mną te numery. Wojtas, tylko nie wyjeżdżaj z miasta! W korkach łatwiej ich zgubić! I wyjechał z miasta. Pewnie mi z prostej. Mówiłem, przyspiesza. I bardzo dobrze, to ja zwalniam. Na najbliższym zakręcie znajdziemy go na drzewie. Jednak gówno prawda. Miał farta i się wyrobił. Spokojnie, no następnym będzie nasz. Czekaj. No nie gadaj, że schował się w rzepaku. Dzień dobry! No nie wierzę, Boguś kajdanki! Jesteś aresztowany za niezatrzymanie się do kontroli, gówniarzu jeden! Arestowany? Jak aresztowany? Panowie, to jakaś pomyłka! Przecież tamten miał wąsy! Nie znam i te numery, koleżko, rejestracja się zgadza! Jak się zgadza, że jest zagięta, że się nie da przeczytać? No właśnie, zapraszamy do radiowozu! Nie! Litości! Panowie pały, proszę mnie puścić! Jakoś się dogadamy!
Za późno! Jak to możliwe, że jesteś debilem, a teraz masz rację? Wyjątek potwierdza regułę! No właśnie, bo użyję paralizatora, a wtedy nas wszystkich pokopię, bo cię trzymamy! Marty, nie stójcie tak! Pomóżcie! O wiem, niech Spencer znokautuje policjantów i rozejdziemy się w zgodzie! Podżeganie do pobicia policjanta? No, to się doigrałeś, Nygusie! Czy, Boguś? Któryś ma ksywkę Spencer? Ja, bo co? A nie grasz czasami w Warpuffa? Pewnie, że gram. A co? O kurwa, przecież to legendarny generał Spejson! Lider grup armii, dowódca elitarnych pododdziałów! Się wie! A wziąłbyś mnie do sojuszu? A który masz level? No drugi, ale dużo gram. Weź mnie, nie rozśmieszaj, gościu, bo się ze śmiechu zesram, albo coś jeszcze bardziej obrzydliwego zrobię. Drugi level! Dobra, stoi! Spejson przyjmie cię do sojuszu. Walu, pojebało? Pod jednym warunkiem. Zwycięstwo! Jakie zwycięstwo? Takiego lamusa w sojuszu mieć, to siara na cały internet! I parada na tylnym kole chwilę przed wejściem na podium! Kurna, mordo, żyjesz? Nie wiem. Spokojnie, ryju, to się wyklepie. No, tylko trochę to potrwa, bo może być problem z częściami, bo takich sprzętów to już 30 lat nie robią. Nie śpieszy się. Do tego czasu zrobię prawko na motor. I ja mu wtedy jeb w ryja takiego cepa z zadupy. Łeb urwany. Myślę już po zawodniku. Ale lamus się nie przywraca, tylko bez łba na mnie rusza i wymachuje na oślep łapami. Ja trochę kurna nie wiem, o co chodzi. Zombie czy kichuj? Aż za wiechę złapałem. Dopiero oprzytomniałem, jak mnie przypadkiem trafił. Przeglądam się w szybie od fliperów. No skurwa nos złamany. No mówię, już po tobie. A ten mi odpowiada: chyba twoja stara. Ja w szoku? Czym on gada? Przecież urwałem mu łeb! Dupą! Oczywiście, że dupą. Po chwili to skumałem. No i sobie myślę, w co tu mu zajebać, żeby znokautować? W końcu dyńki gościu nie ma, a ten się zaczyna ze mnie śmiać. Ho, 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 ho! Aż tu słyszę nagle głos: młody, obudź się, bo się w końcu zesrasz. Co się okazało? Kepsa zjadłem w przerwie i przysnąłem na robocie na workach z klejem. Wypadź z baru! O, ty kurwa! Chcecie nieźle zarobić? Nie no, pewnie, kto by nie chciał! Wiadomik, hajs się zawsze przyda! A, ty kurwa, Spejson, zajeb mu, bo ten... Bo ja mam plecy przeziębione i trochę się nie mogę bić chwilowo, nie? Czekaj, Walu, gościu chce nam zapłacić! A, to zapraszamy, zapraszamy. Czego się pan napije? Co to za biznes, o co w ogóle chodzi? Chodzi o to, żeby zarobić, a się nie narobić. A, czyli budowlanka remontowa. To ja odpadam, mam już taką fuszkę u starego. Nie remont, wręcz przeciwnie. Pół godziny roboty i na łeb po 500. 1000. Nie 500, a 1000. I nie na łeb, a na wszystkich. Stoi. Salon, GSM, telefony, sprzedaż, serwus. Jestem właścicielem, a właściwie byłem do niedawna. Interes kręcił się jak drogomierz u zaprzyjaźnionego mechanika. Tyle, że do przodu. Niestety, przez sprawy miłosne straciłem łeb do interesów. Me serce skradła gorzałka. A że jestem kochliwy, przepadłem bezpowrotnie. Narobiłem długów w ZUS-ie, w skarbówce, chuj wie gdzie jeszcze. Najpierw komornik zajął konto, a potem salon ze sprzętem. Ta złodziej! Dokładnie. I tu zadanie dla was. Włamiecie się, bo zmienili zamki czy coś tam, i odzyskacie mój towar. Prościzna! Do bagażnika!
stój, miałeś nam zapłacić! Większych frajerów w życiu nie widziałem, a widziałem sporo, bo chwilę pracowałem w straży miejskiej. Na rachujki! Kurwa, a my łyknęliśmy tą bajeczkę o komorniku, jak moja siorka, znaczy tego, załatwił nas jak amatorów. Niekoniecznie. Po pierwsze, mam jego numery, a po drugie, podsunął mi doskonały pomysł. Czyli mam pewien plan. Zarobić, a się nie narobić? Pewnie, że chcę kierwerować. Gadaj to, o co chodzi. No dobra. Obrobimy mini Las Vegas 2-4H. Weź mnie nie rozśmiecaj. Nie jeden próbował i nikomu się nie udało. Co wy myślicie, że się nie interesowałem? To najpilniej strzeżone miejsce na Grochowie, raz właśnie. Otwarte całodobowo, czyli nawet nie można się włamać po zamknięciu. Poza tym mają monitoring agencji ochrony, która wysyła patrol w kilka minut, no i ochroniarz na miejscu ma czarny pas w krawmadze, raz właśnie. Nie trzeba zdobywać twierdzy, kiedy skarb sami wynoszą w niedzielę, a 23.15. Co kurwa? Słuchaj tego. Utarg z całego tygodnia jedzie do banku w każdą niedzielę o 23.15. Furgonetka dla niepoznaki nie podjeżdża pod samo kasyno, żeby nie kusić, tylko staje w sąsiedniej uliczce. Obrobimy konwojenta, który niesie kasetkę z Forzą. Ja z Wojtasem będziemy na czatach. Ja obserwuję kasyno, Wojtas furgonetkę. I w razie co dajemy ci znak przez komórę. Ty ogłuszasz konwojenta, bierzesz Forzę i chodu. Po wszystkim ładujemy się do BM-ki Wojtasa i spadamy. Hajs dzielimy u mnie w piwnicy na 3 równe połowy. Zara, a co z tym lamusem z Pejsonem? A wypadł z ekipy, już się z nim nie zadajemy. Dlatego ty nam jesteś potrzebny. Pasuje? Pasuje, krwawacie. Ledwa ci. Kurwa. No długo jeszcze. Halo? No długo jeszcze? Nudzi mi się. Idzie? No to co, nie dzwonisz? Dobra, nara. Żyjesz? Co się stało? Co się stało? Sukces się stał! Cieślak łyknął bajeczkę o konwojencie i wszystko poszło zgodnie z moim zajebistym planem. No, szkoda tylko, że nie zobaczymy jego miny, jak otworzy kasetkę. Czyli mówicie, że warto było stracić przytomność na chwilę? A jak? Co za lamusy! Myśleli, że się z nimi podzielę. Większych frajerów w życiu nie widziałem. Barman, kolejka dla wszystkich! Którzy się nazywają cieślak, kierwalacie. A bo dawaj całą flaszkę od razu. 60 zł. Tylko tyle? I radno ci! Kurwa, gdzie jest kasa? Co to za gówno? Prowokacja! Zaraz tu będą gliny. Nic nie widziałeś i nie wiesz, kto przyniósł kasetkę, bo w ryja dam później. Dobra, spokojnie. Wojtas za nim! Tylko nie wyprzedzaj, żeby się nie zorientował, że to my! Wszystko super, tylko nie rozumiem, po co przykleiliśmy te niebieskie folijki na reflektorach, jak i tak mam jechać bez świateł. Zaraz zobaczysz, syrena policyjna, odgłos, szukaj. Jest i play. O kurwa, psy! A nie! Tu z guzika, tak? Migaj długimi! O kurwa, rewać się policja! Zaraz mnie dogonią! Myśl, cieślak, myśl! Ale spieprza! Ale i tak nie ma szans z Bawarą! Kurwa, rewać się! Mam! Skręcił usiedlową uliczkę! Nie gadaj! O nie, jeszcze
mi zawieszenie miłe. Walkasz niezwaniek zaraz nam ucieknie. Trudno. Rozwa się wymiękają. Nie ma lewara naciślana. Co? Nie, tylko nie. Nie! Dobra, zgłoszę kradzież w razie co to nie ja kierowałem, spierdalam. Zajebiście, ma na łódzkę wieśniak. No, czekaj, Walu, przecież nas wystawił ten cały cabaj od komórek, a nie cieślak. Cabaj, cieślak, jeden chuj. Znaczy jeden i drugi to chuj. Spokojnie, i na niego przyjdzie czas. Grachaska ekipa nie zapomina, nie mardy? Pewnie. A o czym nie zapomina? Krzysztof Pipa, zatrudniony na 3-miesięczny okres próbny, który właśnie dobiega końca. No właśnie, bo jak mam, ja w tej sprawie, bo jak mam dalej towar rozwozić, to chyba musimy umowę o pracę już podpisać na stałe, tak? Umowę o pracę, bo zabijesz, herbatą się zaleję. Weź, może jeszcze co, może najniższą krajową mam ci co miesiąc bulić? No, bardzo bym chciał. Kurwa, bym chciał. To powiedz mi, Pipek, jaki ja miałbym w tym biznes, jak ja następnego łosia na okres próbny bez umowy za grosę mogę wziąć? No... Zaufany pracownik. Ech, jakbyś jeszcze paliwa nie spuszczał ze służbowej fury dla siebie, to może i bym się nabrał. Takie numery na monitorowanym parkingu odstawiać, to naprawdę trzeba się nazywać Pipa. Żegnam. Kurna, nie mogliśmy się w speluno omówić jak kulturalni ludzie i w cieple posiedzieć. Zaraz mi jajca odmarzną. I takich nie używasz. Nie mogliśmy, bo w speluno, do speluno nie można wnosić własnego alkoholu. A widzisz tu jakiś własny alkohol? Spokojnie, Walu, otwórz prezent. O kurde, ale jak? Skąd? Od Mikołaja, kurna. Wojtas, ty też otwórz. O kurczę, nie wierzę! Skąd Mikołaj wiedział, co chciałem dostać? Pewnie kupował jak dla siebie. Ciekawe, co przyniósł dla mnie. Kurde, w liście pisałem, że chcę odżywkę białkową i czeską metę. No ale napój też ujdzie. Zwycięstwo! A tak na serio, to skąd miałeś kasę na takie trafione upominki? Stara mi dała, żebym choinkę kupił, to miałem, nie? No spoko, a choinka? Skołuję się jakoś. Dobra, lecimy z tematem. A jak? Monitoring kondon zainstalował, że też ja tego nie przewidziałem. Ale tym razem to ja będę cwańszy. Kto zadziera z krzychem Pipą, ten ma oponę przebitą. Gniete. La. Walu, śpiewaj ze mną! Zaciągam się bytem! Marga, co ty, to nie ten tekst! Zaciągam się fletem! No dobra, to Spacer, śpiewaj! Zaciągam się w tym! Nie, ja nie mam nastroju! Ju, no tą choinkę miałem skołować, a przychlałem kasy jak zwykle! Jutro Wigilia, tu taki przypał! A w podłogę gniete! Powodnicy do oporu! Nia! Cie! Ej, Wojtas, widziałeś? Zaciągam się petem, co? Chuj, Ineczka! Za nią! Chujneczko, zatrzymaj się, kurwa!
przepraszam, że tak przyklinam w święta, ale raz, że się najebałem, a dwa, że zaraz się wypierdolę, jak będziemy tak zapierdalać. No to wpadłem. Pewnie chce mnie skroić. Przecież jak mnie taki King Kong uderzy, to zabije na miejscu. Co tu robić, co tu robić? Trudno, nie ma wyjścia. Chwila, zara, powoli, co to jest? Panowie, ratujcie! Czy to nie jest ten artysta ze zgłoszenia, co koła przebijał? No, ten sam! Identyka jak z filmiku na monitoringu! No to zapraszamy na dołek! Chujneczku, co ty najlepszego narobiłaś? Przecież HWDB i JP na 100%! Panowie, wypuśćcie mnie, ja wszystko wyjaśnię. Cisza! Bo pałą przyłożę. Chyba, że chcesz, to drzyj się dalej. Dobra, dobra, przepraszam. Tak myślałem. A teraz pan młody tutaj. O cholera, skąd komendant to ma? Powiedzmy, że dostałem w prezencie. Zresztą było pilnować. Panie komendancie, tylko ostrożnie. Oj, młody, młody, gadasz jak twoja matka, jak ją wczoraj odwiedziłem. Ja jej na to spokojnie nieodbezpieczony. Mogę się nim bawić choćby i całą noc. Puu, kurwa, puu. Na, puu. Uff, miałem farta! Z ust mi to wyjęłaś, chojneczko! O! Na dzieciątko psem! Na dzieciątko psem! No, a teraz Legia Warszawa! A nie, zamknij się, święta są! Co, co? No dobra, to można już prezenty? Teraz można. No nareszcie, bo już myślałem, że do Sylwestra będziemy czekać. Co my tu mamy? Tato! Naprawdę? Dla mnie? No, co to może być? No. Wódka! Co ja mówiłam, że święta nie ma picia? Ale to nie ja, to święty Mikołaj! Teraz nie wypada nie wypić, bo grzech będzie! No, grzech, grzech! Mama! Dla mnie? A, dziękuję! Proszę podziękować Mikołajowi! Co to może być? O, Grażynka, od tej strony cię nie znałem. No, mówiłaś, mamo, że cię plery bolą. To napisałem do Mikołaju i przyniósł przyrząd do masażu. Zara, albo mi się wydaje, albo ta choinka się na nas patrzy. Już pijany? No gdzie pijany, to na pasterkę będzie. Sama zobacz. O, ty gdzie? To się ktoś pospieszył z wywaleniem choinki. Pewnie prawosławny. Skurwa Trzaskowski! Leszczyno! Foj! Nie tak szybko! Co? A-o! Walet pik! Walet kier! Walet karo! I dupek żołędny! Kareta! I teraz pytanie, co robić? Przyznać się, że drugiego dupka żołędnego mam w rękawie? No ale wtedy wyjdzie, że kantuję. Czy odżałować te dwie dychy i odegrać się w następnym rozdaniu? Myśl, Seba, myśl. Mordo! Oddawaj szmalec, co przejebałeś, albo sam będziesz miał przejebane. Nie, Spejson? Generał Spejson! Do czego to człowiek doszedł? Spejson! Co? Komuś zajebać? Jeszcze nie wiem. No dobra. Do odważnych świat należy. Pas.
Chodźcie do wujka Wojtasa, chodźcie. Wujek Wojtas się wami zaopiekuje. Szczęście początkującego. Zobaczymy teraz. Co ty ciągle w tym telefonie oglądasz, pornosy? Nie, nie, coś lepszego. Gówno dowodzącym zostałem. A, szambiarką jeździsz? Nie gówno dowożącym, tylko gówno dowodzącym, dowódcą. W Warpuffa pykam, taka gierka na telefon. Chcesz ty zagrać? Nie mogę, muszę Wojtasa pilnować, jak graba ma mój portfel z całą wypłatą. Też byś coś pokibicował. Z kart to ja tylko w kibel umiem grać. Innych tych pokerów czy dób biskupa to ja nie mogę rozkminić. Pa tutaj. Dobra, pokaż. No to jest taka gierka wyczesana, kurde, nawet za bardzo nie wiem, co to za rodzaj. Bo możesz być snajperem, że tam takie tajne misje wykonujesz i sam strzelasz. Pyk w dziada, headshot. Albo se możesz wybrać tryb strategiczny, rozgrywka w czasie rzeczywistym. Wtedy dowodzisz armią i wjeżdżamy czołgami w przeciwnika jak po wypłacie do speluno. Z tą różnicą, że nie kończy się żyganiem. No bo rozgrywka w sojuszu. Tu se łączysz siły z sojusznikami, robisz zgodę jak u kiboli i atakujesz tych, z którymi jest kosa. Proste. Nawet ja to ogarniam, patrz co się dzieje. I nieważne jak masz słabą armię, tu i tak możesz grać, bo możesz se dołączyć do silnej grupy i rządzicie na rejonie. Czyli załóż se grupę armii i ja do ciebie dołączę. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Współpraca z innymi się liczy, a nie tylko jednostki siły, nie? Czyli coś dla takich mózgowców jak ty, Walu. Patera, bo to będzie dobre jak im wjazd na rejon zrobi. I ruszamy ekipą jak z Grochowa na Ursynów lać lamusów. O, a jak dołączysz teraz i wpiszesz kodzik Army Group, to dostaniesz bonusy na start w pakiecie powitalnym. A kurwa, 2000 psów dupy. Co ty, Walu, to darmowa gierka. Patrz na stół, debilo. Wojtas, co ty wyprawiasz, to cała moja wypłata. Po pierwsze, było mi nie dawać portfela. A po drugie, trzeba było pilnować jak gram, bo tak się podjarałem tymi dwiema dychami, co przed chwilą wygrałem, że mnie trochę poniosło. Dobra, bo zaraz sraczki dostanę takie emocje. Przebijasz czy wymiękasz? Seba Kupicha nie wymięka nigdy. Tylko, że akurat nie mam takiej kasy przy sobie. Ale mam coś lepszego. Seba nie! Co to jest? Kluczyk do mojego serca. O, nie, ja takich rzeczy z chłopami nie robię. Pojebało Honda CBR rocznik 88. Pojemność 1 litr, 136 kucy, warta prawie 2 patyki. Jak wygrasz, będzie twoja, a ja pierdolnę na zawał. Jak przegrasz, Hondziawka odjedzie z waszą kasą, ze mną i z siwym wsiną dal prościutko do burdelu. Seba nie! Zamknij się, siwy, wiem co robię, sprawdzam. Odkrywamy na 3-4. Zgadza. No to uwaga. 3-4. I zwycięstwo! Najważniejsze, że ma tylny napęd. I teraz na zmianę będę mógł z Bawarą jeździć. Nie mam wachy w furze, to hapla na CBR-kę i odwrotnie. Zajebisty, da się przejechać? No co ty, przecież ty nie masz prawka na motor. Mogę ci co najwyżej przewieźć. Zajebiście. No właśnie, Wojtas, ty też nie masz prawka na motor. Może i nie mam prawka, ale mam plan. Zajebiście. No nie wiem, plan to raczej ja powinienem wymyślać. Tak? To słuchaj tego. Zapuszczę wąsy. Zajebiście. Debil. No debil, w kółko tylko zajebiście mówi. Nie Space on debil, tylko ty z tymi wąsami będziesz wyglądał jak debil. O to właśnie chodzi. Jak mnie pały będą zatrzymywać, to ja redukcja i rura i gaz do dechy. Zanim wsiądą do radiowaza, to już odjadę kawałek, zatrzymam się za winklem, szybciutko zgolę Szczecinę i spokojnie ruszę dalej. Jak mnie dogonią, to mnie puszczą od razu, bo będą myśleli, że złapali nie tego, co trzeba. Zajebiście. Debil.
Rejweci, rejweci, kurwa rejweci. Trzy dwa raz, trzy dwa raz. A wróg trzy dwa raz. Co? Ścigać? Nie ma lewara na golfa cieślara. Wojtas? Jaki motor! I skąd masz takie wąsy? Co? Znaczy odwrotnie, nieważne. O, kacuszka leci. Jeszcze się spotkamy. Te kurna naprawdę kaczuszka była. Widzieliście? Podobno im się szybciej zapierdala, tym wolniej płynie czas. Czyli będę żył wiecznie! Erwa mać. Nie ze mną te numery. Wojtas, tylko nie wyjeżdżaj z miasta! W korkach łatwiej ich zgubić! Wyjechał z miasta. Pewnie mi z prostej. Mówiłem, przyspiesza. I bardzo dobrze, to ja zwalniam. Na najbliższym zakręcie znajdziemy go na drzewie. Jednak gówno prawda. Miał farta i się wyrobił. Spokojnie, na następnym będzie nasz. Czekaj. No nie gadaj, że schował się w rzepaku. Dzień dobry. No nie wierzę, Boguś kajdanki! Jesteś aresztowany za niezatrzymanie się do kontroli, gówniarzu jeden! Aresztowany? Jak aresztowany? Panowie, to jakaś pomyłka! Przecież tamten miał wąsy! Nie znam i te numery, koleżko, rejestracja się zgadza! Jak się zgadza, żeś zagięta, że się nie da przeczytać? No właśnie, zapraszamy do radiowozu! Nie, litości! Panowie pały, proszę mnie puścić! Jakoś się dogadamy! Za późno! Jak to możliwe, że jesteś debilem, a teraz masz rację? Wyjątek potwierdza regułę! No właśnie, bo użyję paralizatora, a wtedy nas wszystkich pokopię, bo cię trzymamy! Mardy, nie stójcie tak! Pomóżcie! O wiem, niech Spencer znokautuje policjantów i rozejdziemy się w zgodzie! Podżeganie do pobicia policjanta? No, to się doigrałeś, Nygusie! Czeje, Boguś? Któryś ma ksywkę Spencer? Ja, bo co? A nie grasz czasami w Warpuffa? Pewnie, że gram. A co? O kurwa, przecież to legendarny generał Spejson! Lider grup armii, dowódca elitarnych pododdziałów! Się wie! A wziąłbyś mnie do sojuszu? A który masz level? No drugi, ale dużo gram. Weź mnie nie rozśmieszaj, gościu, bo się ze śmiechu zesram, albo coś jeszcze bardziej obrzydliwego zrobię. Drugi level! Dobra, stoi! Spejson przyjmie cię do sojuszu. Walu, pojebało? Pod jednym warunkiem. Zwycięstwo! Jakie zwycięstwo? Takiego lamusa w sojuszu mieć, to siara na cały internet! I parada na tylnym kole chwilę przed wejściem na podium! Kurna, mordo, żyjesz? Nie wiem. Spokojnie, ryju, to się wyklepie. No, tylko trochę to potrwa, bo może być problem z częściami, bo takich sprzętów to już 30 lat nie robią. Nie spieszy się. Do tego czasu zrobię prawko na motor. I ja mu wtedy jeb w ryja takiego cepa z zadupy. Łeb urwany. Myślę już po zawodniku. Ale lamus się nie przywraca, tylko bez łba na mnie rusza i wymachuje na oślep łapami. Ja trochę kurna nie wiem, o co chodzi. Zombie czy kichuj? Aż za wiechę złapałem. Dopiero oprzytomniałem, jak mnie przypadkiem trafił. Przeglądam się w szybie od fliperów. No skurwa nos złamany. No mówię, już po tobie. A ten mi odpowiada. Chyba twoja stara. Ja w szoku, czym on gada? Przecież urwałem mu łeb. Dupą. Oczywiście, że dupą. Po chwili to skumałem. No i sobie myślę, w co tu mu zajebać, żeby znokautować? W końcu dyńki gościu nie ma. A ten się zaczyna ze mnie śmiać. Ho, 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 ho.
Aż tu słyszę nagle głos: młody, obudź się, bo się w końcu zesrasz. Co się okazało? Kepsa zjadłem w przerwie i przysnąłem na robocie na workach z klejem. Wypadź z baru! O, ty kurwa! Chcecie nieźle zarobić? Nie no, pewnie, kto by nie chciał. Wiadomik, hajs się zawsze przyda. A ty kurwa, Spejson, zajeb mu potem. Bo ja mam plecy przeziębione i trochę się nie mogę bić chwilowo, nie? Czekaj, Walu, gościu chce nam zapłacić. A, to zapraszamy, zapraszamy. Czego się pan napije? Co to za biznes, o co w ogóle chodzi? Chodzi o to, żeby zarobić, a się nie narobić. A, czyli budowlanka remontowa. To ja odpadam, mam już taką fuszkę u starego. Nie remont. Wręcz przeciwnie. Pół godziny roboty i na łeb po 500. 1000. Nie 500, a 1000. I nie na łeb, a na wszystkich. Stoi. Salon GSM? Telefony? Sprzedaż? Serwus! Jestem właścicielem, a właściwie byłem do niedawna. Interes kręcił się jak drogomierz u zaprzyjaźnionego mechanika. Tyle, że do przodu. Niestety, przez sprawy miłosne straciłem łeb do interesów. Me serce skradła gorzałka. A że jestem kochliwy, przepadłem bezpowrotnie. Narobiłem długów w ZUS-ie, w skarbówce, chuj wie gdzie jeszcze. Najpierw komornik zajął konto, a potem salon ze sprzętem. Ta złodziej! Dokładnie. I tu zadanie dla was. Włamiecie się, bo zmienili zamki czy coś tam, i odzyskacie mój towar. Prościzna! Większych frajerów w życiu nie widziałem, a widziałem sporo, bo chwilę pracowałem w straży miejskiej. Na rachujki! Kurwa, a my łyknęliśmy tą bajeczkę o komorniku, jak moja siorka, znaczy tego, załatwił nas jak amatorów. Niekoniecznie. Po pierwsze, mam jego numery, a po drugie, podsunął mi doskonały pomysł. Czyli... Mam pewien plan. Zarobić, a się nie narobić? Pewnie, że chcę, Herbera, raczej. Gadaj to, o co chodzi. No dobra. Obrobimy mini Las Vegas 2-4H. Weź mnie nie rozśmieszaj. Nie jeden próbował i nikomu się nie udało. Co wy myślicie, że się nie interesowałem? To najpilniej strzeżone miejsce na Grochowie, raz właśnie. Otwarte całodobowo, czyli nawet nie można się włamać po zamknięciu. Poza tym mają monitoring agencji ochrony, która wysyła patrol w kilka minut, no i ochroniarz na miejscu ma czarny pas w krawmadze, raz właśnie. Nie trzeba zdobywać twierdzy, kiedy skarb sami wynoszą w niedzielę, a 23.15. Co kurwa? Słuchaj tego, utarg z całego tygodnia jedzie do banku w każdą niedzielę o 23.15. Furgonetka dla niepoznaki nie podjeżdża pod samo kasyno, żeby nie kusić, tylko staje w sąsiedniej uliczce. Obrobimy konwojenta, który niesie kasetkę z forsą. Ja z Wojtasem będziemy na czatach. Ja obserwuję kasyno, Wojtas furgonetkę i w razie co dajemy ci znak przez komórę. Ty ogłuszasz konwojenta, bierzesz forsę i chodu. Po wszystkim ładujemy się do BM-ki Wojtasa i spadamy. Hajs dzielimy u mnie w piwnicy na 3 równe połowy. Zara, co z tym lamusem Spaceonem? A wypad z ekipy, już się z nim nie zadajemy. Dlatego ty nam jesteś potrzebny. Pasuje? Suje, kurwa, lewaci. Lewaci, kurwa, lewaci. Kurwa. No długo jeszcze. Halo? No długo jeszcze? Nudzi mi się. Idzie?
No to co, nie dzwonić. Dobra, nara. Żyjesz? Co się stało? Co się stało? Sukces się stał! Cieśla kłyknął bajeczkę o konwojencie i wszystko poszło zgodnie z moim zajebistym planem. No, szkoda tylko, że nie zobaczymy jego miny, jak otworzy kasetkę. Czyli mówicie, że warto było stracić przytomność na chwilę? A jak? Co za lamusy! Myśleli, że się z nimi podzielę. Większych frajerów w życiu nie widziałem. Barman! Kolejka dla wszystkich! Którzy się nazywają cieślak, gerwaracze. A bo dawaj całą flaszkę od razu. 60 zł. Tylko tyle? I razo ci! Kurwa, gdzie jest kasa? Co to za gówno? Prowokacja! Zaraz tu będą gliny. Nic nie widziałeś i nie wiesz, kto przyniósł kasetkę, bo w ryja dam później. Dobra, dobra, spokojnie. Wojta, za nim! Tylko nie wyprzedzaj, żeby się nie zorientował, że to my! Wszystko super, tylko nie rozumiem, po co przykleiliśmy te niebieskie folijki na reflektorach, jak i tak mam jechać bez świateł. Zaraz zobaczysz, syrena policyjna, odgłos, szukaj. Jest i play. O kurwa, psy! A nie, tu z guźnika, tak? Migaj długimi! O kurwa, rewać się policja! Zaraz mnie dogonią! Myślcie, ślak, myśl! Ale spieprza! Ale i tak nie ma szans z Bawarą! Kurwa, rewać się, mam! Skręcił usiedlową uliczkę! Nie gadaj! Łanie, jeszcze mi zawieszenie miłe! Fajtas, nie zwalniaj, zaraz nam ucieknie! Trudno! Hehehe, raz się wymiękają! Nie ma lewara na cieślana! Co? Nie, tylko nie... Nie! Dobra, zgłoszę kradzież, w razie co to nie ja kierowałem, spierdalam! Zajebiście, ma na łódźkę wieśniak. No, czekaj, Walu, przecież nas wystawił ten cały cabaj od komórek, a nie cieślak. Cabaj, cieślak, jeden chuj. Znaczy jeden i drugi to chuj. Spokojnie, i na niego przyjdzie czas. Grachaska ekipa nie zapomina, nie mordy? Pewnie. A o czym nie zapomina? Kapitanie, fuszerka już po nas! Jesteś pewien? Omielonych pęknie dupa! Huk obudzi nawet trupa! O matko! Zaczyna się! Uwaga! Krakena nie zginiemy, ale jak tak dalej pójdzie, to zdechniemy od zwrotu majtku paleta, wystarczy! Bardzo bym chciał, kapitanie, ale nie mogę! Spierdnięciem jest jak z pół litrem! Walisz do końca! Fo! To znaczy, uff, ustało. Nie cieszyłbym się tak na twoim miejscu, marnobrody. Pod nami wyspa kanibali. Tym razem to naprawdę już po nas. Woda robi się coraz cieplejsza. Dziwne.
Nie rozpalili jeszcze ogniska. Wybaczcie, kamraci. To ze strachu. Ja rozumiem, Siku, ale dwójeczka to już przesada. Bo cholera, odwrót! Ranili kapitana! Bydlaki. Tak czy srak, na nas też pora. Woda zaczyna się gotować! Mniej boryń, starsza myli żylas. Kuła nasuwa jest mam pora ze ścierwni, on dwóch mocnych ścierw znowyw. Im w ścierwnie ród ksioma daj wonia ciała warwisznu owar. Co on powiedział? Nie wiem, chyba coś w języku tubylców. I nawet to już myśli szuk za co bez was jedno i moju chodań. Hurra, Tarzan! Kto? Zaginiony przed kilkoma dniami syn kapitana Fuszerki, którego przygarnęły i wychowały w dżungli te oto dzikie wojownicze małpy. Tato, nic ci nie jest? Obawiam się, że rana jest śmiertelna. Co? Gówno prawda! Znasz się na reanimacji jak Wojtas na rozpalaniu ogniska! Tato! Tato! Obudź się, to ja, Tarzan! Obudź się, słyszysz? Tato! Tato, obudź się! Tato, słyszysz mnie? No, nareszcie! Tarzan? Co? Gdzie? Co się stało? No właśnie, bo tu helipa jest, bo klient się zorientował, jaką fuszerkę odstawiamy w łazience, tu ty się zacząłeś z nim kłócić, no i od słowa do słowa posłał cię na matę. No to ja mu też w ryj wysprzęgliłem, no i to jest właśnie efekt. Niedobrze. Jeszcze nam nie zapłacił. No właśnie, tu jest trochę druga lipa, bo zrobiłem mu rentgena po kieszeniach i mieszkaniu i żadnej kasy nie znalazłem. Kurna, co tu robić? Ja to nie wiem. Ale znam kogoś, kto na bank coś wykombinuje. Jak jest? Na moje oko? Żyje, bo chyba oddycha. Dobra nasza. Jaka dobra zapłata? Myślę, kurwa, chyba mam plan. Ale jaki? Nie ma czasu na wyjaśnienia, czekajcie. Łazieneczka ekstra, szukaj. I chujowa chuj. O, ta się nada, dobra, Wojtas, dopij piwo, ale już trzeciego nie dokupuj, bo będziesz musiał klienta zawieźć na pogotowie. No, na szczęście to tylko wstrząs mozgu, ale zaraz damy solę trzeźwiące i kolega wróci z orbity. Co się stało? No co się stało? Tak, żeśmy panu łazieneczkę ładnie odpicowali, żeś pan zemdlał z wrażenia. Odpicowali? Aha. No, patrz pan. No ale przecież to nie moja łazienka. To jakieś zdjęcie z internetu. Zaraz. Kurwa, wszystko sobie przypomniałem. Łoty! To to wszystko gra? Tato! Tato, słyszysz mnie? Obudź się, tato! Przestań go tak okładać, głupcze, bo mu zęby wybijesz! To pomoże tylko wiedźma Halina! A co to za jedno? Nie chcesz wiedzieć.
popatrzałem na te jej profilowe i se myślę, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. No i męczyłem tego wróbelka garścią przez pół nocy, aż mam teraz zakwasy. I prawidłowo, ja też mówię, dziewczyny są przereklamowane. No właśnie, bo taka laska to robi na odpierdol, jak u obcego. A samemu to wiadomo, odpalasz filmik i zasuwasz jak u siebie. Nie, Spejson? Mordo! Co? No co ty się nie odzywasz cały wieczór? Po drugie, nie wiem o czym gadacie, a po pierwsze uważam. Niby na co? No nie słyszeliście, że jakieś obce lamusy przyjeżdżają do nas na rejon na gościnne występy i kroją wszystkich jak leci? Słyszeliście, ostatnio rybie skupnęli telefon i portfolio podobno. Tam tylko ta gada pewnie telefon se wcześniej ubezpieczył i zgłosił kradzież, żeby odszkodowanie wyciągnąć, ten zajebisty pomysł. To chyba gębę też miał ubezpieczoną, bo górną jedynkę stracił, a na dole od dwójki do piątki to mu się wszystkie ruszają teraz. Akurat cieślak mu pewnie ten telefon po pijaku zajebał i wielka afera. Na pewno nie cieślak, bo on raczej sam się buja w pojedynczo. No i golfem jeździ, a tamci byli we trzech, czarnym Civicem z blachami WP. WP, kurwa, bemowo. To jest tak daleko, że oni tam lotnisko mają, bo się samochodem nie opyla jechać. Dlatego kradną, żeby im się podróż zwróciła. Dlatego mówię, jak zobaczę u nas obcego, od razu luta w ryja, a dopiero potem pytam, czy się czasem nie zgubił. Dobra, Morty. Ja spadam, bo mam dzisiaj nockę w robocie. Na rano muszę cofnąć liczniki w dwóch Passatach, nara. Nara, nara, mordo. I pamiętaj, w bokserze najważniejsza jest technika. Jest pewna sztuczka, dzięki której zawsze mam maksa. Aha, tak myślałem. A zdradzisz mi tajemnicę? Pokażesz, jak się wali kruche? Pokażę, ale obiecaj, że nie powiesz nikomu, a już na pewno nie temu kondonowi cieślakowi. Nie no, co ty, po pierwsze ja z nim nie gadam, a po drugie to on i tak zna tą technikę, bo też robi zawsze maksa. No dobra. Wrzuć pieniążek! I teraz uważaj, uruchamiasz boksera, a następnie... Cześć, wolniej trochę! Uruchamiam boksera... No, co dalej? Dalej najważniejsze. Sekret boksera. Musisz po prostu pierdolnąć z całej siły. I masz maksa, proste! Mordy! Czerwony alarm! Co? Mordy! Dobra, Walu, może już starczy. Tydzień się czaimy na tych frajerów i nic. Pewnie ich pały zawinęły i kiblują w areszcie teraz. Albo po prostu zmienili rejon. Tylko tracimy czas. Skroili mnie z komory. Trudno, zdarza się. Mało to razy my kogoś skroiliśmy. Zajebany portfel z dwoma dychami w środku. Mówię to samo, chuj. Ale że dostałem gazem po oczach i pałą po łbie, to już przegięcie. Złamali czwartą zasadę księgi ulicy. Zgadza się. Księga ulicy mówi wyraźnie. Kto ze sprzętami kogoś dziesionuje, ten jest lamusem i chuje. Chyba chujem. Tak, ale tam jest emnieme, żeby się lepiej rymowało, nie? Kutafony łamią zasady i zamiast dokonywać rozboju z pobiciem szlachetnie, gołymi piochami, używają zakazanych sprzętów. Dlatego właśnie będziemy patrolować dzielnie do skutku. To oni? Wszystko się niby zgadza. Czarny Civic, rejestracja WB. No i trzej chujowie, ani. No nareszcie, ale zajebiście, wpierdol będzie, zara. Portfele, komóry, co tam jeszcze cennego macie? Ciach, 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 ciach. Legia Warszawa to najlepszy klub, jak to nie wiedzi. To chuj ma w dziób. Chuj ma w dziób. Nic nie widzę. Ma.
chusteczki! Może i nic nie widzę, ale dwóch już trafiłem! Jak dobrze liczę, to zostało mi już niewielu! Czekajcie! O, już coś widzę! O, wy! Za moich ziomeczków! Zrobię wam z gęby pire, a z jajec rybę po grecku! Walu, to nie był dobry plan! A teraz wyskakiwać z fantów, bo kastet pójdzie w ruch. W ruch! Ta poszła twoja stara, jak ją odwiedziłem wczoraj. A teraz pokażcie, co tam macie. Ach, kurwa, nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale dzięki, cieślak. Uratowało nas to, że masz tyle honoru, co Spejson rozumu. Nie no, chyba z takim chujem to nie jest. Zgoda? O, ty hu 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 hu. O kurwa. Czyli mnie też? Nie inaczej, mordo. Raz, dwa i trzy. Cieślak, masz przejebane. Ać się będę, aż ręce mi padną. La 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 la. Li 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 li. Dobi-dobi, łobodo! Łobodo, kurna! Dobra, wyłącz! Zajebiście zaśpiewałem, co? Szczerze? Tylko nie zapominaj, ile ci płacę za studio! A no tak. No zajebiście te wokale nagrałeś. No właśnie. Dobra, to teraz podepnij mi keyboard i pierdolne solo. O Jezu. A może byś tak zatrudnił muzyka sesyjnego, to by ci ładnie nagrał. Tym razem to jest mój muzyk sesyjny. Razem z orkiestrą i dyrygentem. Zresztą gdybyś się znał na robieniu hitów, to byś robił swoje, a tak? Tylko włąca srec. Dobra, potrzymaj mi piwo i lecimy z tematem. No i wiesz, i zaczynam wyciskać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Co za debil? Co? No do ilu zamierzasz tak liczyć? No trzy serie po 12. Jezu, nie musisz mi każdego powtórzenia mówić. No chciałeś, żebym ci dokładnie powiedział, trzy zdecyduj. Dalej, co było, gadaj. No dobra. No to kończę ostatnią serię, tam 8, 9, 10, 11... 12, nie? Koniec. Chwila przerwy. Aż tu nagle na siłownię wchodzi taki kurdupel. Ej, kurwa, wcale nie jestem kurdupel. No przecież to nie o tobie. Wchodzi taki kurdupel, knypek taki, nie za wysoki, taki z pół głowy wyższy od ciebie. Kładzie się na wałeczce, na ławeczce i zaczyna wyciskać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i tak dalej, nie? Ja tak stoję, patrzę. Kurwa, ile on ma na tym gryfie? 150 kilo? Czy mi się pojebało? Co się okazało? Pojebało mi się. Wojtas wiedział, co robi, że założył te słuchawki. Wojtas? A temu co? Wojtas, czemu robisz konwulsję? Marta wszystko gra? Dziwne. Nic dzisiaj nie palił, nie pił, a świruje jakby dopalacze przedawkował. No, muzy tylko słuchał. Czyli co miał zapuszczone? O, nowicjalis, królową bądź, ja będę twym jobkiem. Czej, dobre to jakie komentarze? O kurwa. Niech ktoś to skasuje, zanim komuś stanie się krzywda. Piosenka średnia, ale po solówce... Dostałem ataku padaczki. Dotrwałem tylko do solówki na keyboardzie i urwał mi się film. DJ, to od tej nuty mu się chyba tak stało. Akurat. Może akurat, może gówno, prawda?
A może jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać? Zakładaj słuchawki. A do czego ja? A ja? I play. Dobre! La la la, szubi dubi dubu du. Czej, popchnę trochę do tej solowy. Jest? Co? Zajebiście. Nie wierzę. I ja też taki breakdance odpierdalałem? Pół godziny z zegarkiem w ręce. Kurwa mać. Ciekawe, kiedy Spacenowi przejdzie. Słuchał jakieś 2 minuty po tobie, czyli powinno niedługo. O kurde. Mordy. Gdzie ja jestem? Co to się stanęło? No przecież... Korda, to jest taka moc, że... Rije, myślicie o tym samym, co ja? Jako niczym, to tak. Ale jaja. Gotowe. Kurda, Walu, to jest twój najlepszy plan w życiu. Główka pracuje. Dobra, dzwoń. Zatyczki! To było ekstra klasa, tak właśnie musiało być! A widzieliście, jaką miał minę? Wojtas? Jak srał na tą wycieraczkę? Kurde, z taką bronią to możemy wszystko! Nie, Walu? A jak? Wiem! Co? Wiem, co teraz zrobimy! Pase, 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 niszczenie tapnika! I już rejestrujemy wykoczenie! Mardy? Zatyczki! Naganie powęduje pasto na... Najgorsza solówka na świecie. Nikt nie da rady wytrwać do jej końca. Jak wykorzystać jej moc? Mam! Zapuścimy tą muzyczkę na siłowni. Najpierw na recepcji, to wyjdziemy za darmo, a potem na sali i cała siłka nasza. Wszystkie maszyny wolne. Poćwiczymy, a na koniec wyniesiemy jeszcze ciężarki, dobre? No takie średnie bym powiedział. Coś lepszego musi być. To ja mam. Pójdziemy na dyskotekę, przekupimy DJ-a, żeby zapuścił nowego Cialisa, zapuści, lamusy padną na glebę i wszystkie świnie nasze, zero konkurencji. A nie, nie nasze, bo one też dostaną konwulsji. No to nie wiem, kurna. Może po prostu jeździmy po Grochowie z wystawionym głośnikiem za okno, to będą jaja dopiero. A nie, czekaj, nie pojeździmy, bo nie mam gazu ani wachy. Co? Nie masz? No nie mam, takie dziwne. Rzadko kiedy mam. No tak, jakie to teraz proste. Mordy, mam plan. Podejrzane. Co podejrzane? Jeden leje do baku 98 i to chyba do pełna, bo nawet nie patrzy na instrybutor. Dwóch pozostałych do karnistrów też oporowo. Tablice rejestracyjne nieczytelne. Kaptur na łbie albo ciemne okulary. Nie no, wszystko normalnie jest. Podejrzane to będzie jak przyjdą zapłacić. W sumie to masz rację. Ty czekaj. Kurna nie wierzę, idą tu. Dobry. Dzień dobry. No to tak, to jeszcze do tego tankowania poprosimy po 3 połówki ojczystej. Po 3?
czyli razem 9. Tak. Aha, pomożesz? To będzie razem 879 zł. Mardy! Tego nie ujął. Teraz to będzie! Teraz to będzie świętowanie! Ryje, każdy bierze swoją butelkę i walimy do oporu! Czekajcie! No? Czekajcie, mordy, co to za stypa? Gdzie jest muzyczka? Pożyć, zapuszczę coś. Tylko nie włącz przypadkiem nowego Cialisa. Nie no, chyba nie jest aż tak głupi. A jednak Space on